Dzisiaj możemy gościć znowu pana Tadeusza Łużańskiego, który dzisiaj przybliży nam bardzo trudny temat, bolesny temat dotyczący oprawców polskich bohaterów. Jest to rzecz dramatyczna. Myślę, że też bez tej wiedzy, bez tej świadomości jesteśmy ubodzy i ta prawda domaga się również tego, żebyśmy się zmierzyli z tak trudnym tematem. Dlatego serdecznie witając pana Tadeusza i ciesząc się, że jest tu z nami po raz kolejny, oddaję mu głos i zapraszam. Proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Państwo już zrobili spocznie, a ja chyba postoję jednak, bo taki mam zwyczaj, że jednak wolę w ten sposób się z państwem komunikować. Lepiej państwa widzę, także to jest chyba lepszy kontakt. Drodzy państwo, rzeczywiście temat, tak jak ksiądz zaznaczył, jest dość trudny, kontrowersyjny wciąż dla niektórych. Bo proszę zauważyć, tak jak o naszych bohaterach, żołnierzach wyklętych, bohaterach Solidarności, bohaterach naszej wolności szerzej, mówimy coraz więcej, mówimy głośno i właściwie to nie budzi większych komentarzy, chyba że ktoś jest towarzyszką Senyszyn czy towarzyszem Czarzastym, to mają odmienne zdanie na ten temat. Natomiast jednak większość Polaków wie, kim są nasi bohaterowie, potrafi ich znaleźć, umieścić w czasie. Tak, problem jest dosyć poważny z drugą stroną, bo musimy sobie powiedzieć na wstępie, że tak jak wielu Polaków walczyło o wolność, niepodległość, tak byli bardzo niestety intensywnie zwalczani przez drugą stronę. Mówimy tutaj o komunistach. Oczywiście mieliśmy też okupanta niemieckiego, ale dzisiaj nie o nim będziemy mówili, tylko o okupancie sowieckim, czyli Sowietach i komunistach. To są tematy w moim odczuciu wciąż niebezpieczne, wciąż właściwie lepiej tego nie poruszać, no bo można znaleźć na przykład kontynuatora jakiegoś ubeka w mediach, można znaleźć następcę sędziego w sądach dzisiejszych, w polityce tak samo, no więc właściwie niewiele jest osób, które chętnie poruszają tę tematykę, no bo można się komuś narazić, a po co? A po co sobie robić wrogów? Natomiast od początku mojej działalności historycznej, publicystycznej, pisarskiej zwracam uwagę na to, że ta wojna, która się toczyła w Polsce, wojna polsko-sowiecka, polsko-komunistyczna, czyli wojna, która niestety nas dotyczy od roku 1944, miała te dwie strony. Byli bohaterowie, byli często zwykli żołnierze, ale byli też ci, którzy ich represjonowali i mordowali. Może na chwilę przenieśmy się, drodzy państwo, do czasów troszkę nam bardziej współczesnych. To jest 19 października 1984 roku. Wszyscy wiemy zapewne, co to jest za data. Data co prawda symboliczna, bo nie wiemy, czy tego dnia ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany. Wiemy, że został porwany i bestialsko pobity, skatowany. Pełna prawda historyczna o tym momencie wyglądałaby tak. Mamy niezłomnego polskiego kapłana, który oczywiście nie za politykę, tylko za wiarę i patriotyzm był męczony, ale musimy sobie zadać pytanie, kto do tego doprowadził, kto tego chciał, czyli kto zlecił porwanie i zbrodnie, no i kto oczywiście tę zbrodnię przeprowadził. I tak jak znowu powiem, mam nadzieję, że większość z nas nie ma problemu z określeniem tego, kim dla nas jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, chociaż znowu się znajdą tacy towarzysze, jak właśnie
Senyszyn czy Czarzasty. Oni oczywiście uosabiają całe środowisko komunistyczne, które jest dość liczne, ale bez przesady. To mniej więcej widać na podstawie wyników wyborów, jaką cieszą się popularnością. No jednak większość Polaków myśli inaczej niż czerwoni towarzysze z SLD. Ale przyjrzyjmy się drugiej stronie, czyli tym właśnie oprawcom, katom, mordercom. Ja ich nazywam od samego początku tak tymi określeniami rzeczywiście, których teraz użyłem, ale również terminem bestie. To jest ta wyjściowa książka, która zresztą dzisiaj jest wyjątkowo do nabycia, bo udało mi się wyszarpać wydawcy jakieś ostatnie egzemplarze. Pierwsza książka Bestie to jest rok 2010. Przypadkowo oczywiście to się pokrywa też z wielką tragedią narodową, no, czyli z tragedią smoleńską, ale to jest moment, no właśnie, możemy zaryzykować taką tezę, że nasza historia w tym momencie, w 2010 roku, chwilę wcześniej, zaczęła właściwie odżywać. W dużej mierze, jeśli nie przede wszystkim, za sprawą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja myślę, że za tą prawdę, którą chciał nam opowiedzieć o historii, nagradzając też wielu zapomnianych wcześniej bohaterów, przypomnijmy, że był to pierwszy prezydent Rzeczpospolitej, który nagradzał tych prawdziwych bohaterów, czyli żołnierzy wyklętych, ale też prawdziwych bohaterów Solidarności. Upomniał się o nich i myślę, że to wszystko doprowadziło do tragicznego końca. W tym momencie właśnie powstają też Bestie jako pewien zbiór mojej wieloletniej, wcześniejszej działalności historycznej, dziennikarskiej. Nie spodziewałem się, rzecz jasna, że ta książka kogokolwiek zainteresuje. Okazało się, że jest trochę inaczej, co oczywiście też mnie zmotywowało do dalszej pracy, ale od początku do czego zmierzam? Od początku był problem, bo była to książka i był to tytuł nieakceptowalny przez dużą część środowisk w Polsce. No pytali, no jak to? Jak to? Jakie bestie? Przecież znamy tę wykładnię, którą komuniści nam doszczepiali od wielu, wielu lat, przez wiele, wiele lat, że o żadnych bestiach, okupantach, oprawcach nie możemy mówić, że Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną, że w Polsce funkcjonowały przez te wszystkie lata PRL-u i przed PRL-em legalne władze, że te władze były władzami dobrymi, że Polska się rozwijała. Dzisiaj znowu towarzysz Czarzasty powie, że przecież gdyby nie komuniści, no to nie byłoby żłobków, nie byłoby przedszkoli, a nawet nie byłoby osiedli mieszkaniowych. No rzeczywiście myślę, że Polacy mieszkaliby na pustyni, prawda? Gdyby nie komuniści, bylibyśmy kloszardami, prawda? Gdzieś pod mostem, no bo nie byłoby po prostu mieszkań, prawda? Zasługa wielka komunistów, że zapewnili nam taki ład, taki dobrobyt i taki pokój. No więc jak w takim kontekście, drodzy Państwo, mówić o jakichkolwiek bestiach? No to jest po prostu niemożliwe. To wykracza poza przyjęte normy i zasady, również te, czy też przede wszystkim te, które zostały nam zaserwowane przy okrągłym stole. No przy okrągłym stole zaproponowano Polakom, zresztą w sposób też całkowicie uzurpatorski i nielegalny, że zapominamy o tym wszystkim, co było wcześniej, odkreślamy grubą kreską i nie będzie od tego momentu żadnych rozliczeń, żadnych oprawców, żadnych morderców, żadnych bestii. No więc zdają sobie Państwo sprawę, że materia była bardzo trudna i oczywiście wielu osobom wyrażały to w sposób otwarty. Nie podobało się takie ujęcie tematu i mam wrażenie, że ten stan trwa do dzisiaj. I wracając do przykładu tragicznej śmierci kapelana Solidarności księdza Jerzego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, możemy powiedzieć, że niestety
tak właśnie jest, bo mamy bohatera, bohatera walki o wiarę, walki o wolność, zło dobrem zwyciężaj, ale jego przecież oprawcy nie zostali de facto rozpoznani. Wciąż trwa zmowa milczenia wokół tej strasznej zbrodni. Mam wrażenie, że jesteśmy karmieni wciąż nieprawdą. Cały czas starają się nam wmówić, że to tylko trzech bądź czterech panów porwało i zamordowało. Czarzasty dopowiedział wprost: bandyci zabili księdza Jerzego. Ci bandyci nie mieli zupełnie nic wspólnego z jakimikolwiek innymi strukturami, byli wyizolowani ze społeczeństwa. Tacy bandyci strzepaka, możemy powiedzieć, skrzyknęli się właśnie na takim osiedlu wybudowanym przez komunistów, prawda, wielki sukces, że to osiedle powstało, no i na tym osiedlu przy strzepaku, prawda, spotkało się trzech czy czterech właśnie, bo tutaj istnieje jeszcze dosyć dużo niewiadoma, czy kierowca księdza Jerzego był zaangażowany i na ile był zaangażowany w zabójstwo kapłana. No i oni się skrzyknęli, nie mając co robić, postanowili zabić jakiegoś księdza. No, ale nie miało to kompletnie nic wspólnego z tym, co się w Polsce działo, że była jakaś władza komunistyczna, że ta władza była zbrodnicza, że ta władza wprowadziła noc stanu wojennego i że ta władza została nazwana ostatecznie już w tej tak zwanej III Rzeczpospolitej Związkiem Przestępczym o charakterze zbrojnym. Bandyci, którzy zamordowali Popiełuszki, nie mieli kompletnie nic wspólnego ze Związkiem Przestępczym, działali na własną rękę. I w ten sposób, drodzy Państwo, zaciera się czy też nawet wręcz eliminuje odpowiedzialność zbrodniarzy. I to dotyczy nie tylko, rzecz jasna, zabójstwa księdza Jerzego, ale de facto całego okresu 1944-89. Cofnę się znowu troszkę do roku 1963. Mamy ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, ostatniego, który zginął w walce, jak go określamy. Jeśli Państwu by się wydawało, że znamy jego morderców, znamy jego oprawców, to się Państwo mylą. Właściwie nie wiemy do końca, kto przez lata, przez te wszystkie lata jego walki, a potem jego ukrywania się, chciał go pojmać. Nie znamy do końca nazwisk osób, które po prostu go tropiły, które ostatecznie wydały na niego wyrok śmierci. Wiemy, że jakaś obława została na niego puszczona i w wyniku tej obławy Józef Franczak, który próbował się jeszcze wydostać z zabudowań i pobiec w kierunku lasu. Ten las byłby dla niego zapewne wybawieniem, bo były to rodzinne jego strony, Majdan, Kozic Górnych. Niestety nie zdążył, nie dobiegł, próbował się jeszcze ostrzeliwać, rzucał granaty. Wiemy, że w tej obławie brali udział funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, ale nie znamy przecież nazwisk tych osób. Nasza wiedza o oprawcach, mordercach ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął w walce, wciąż jest bardzo niepełna. Do takich wyjątków właściwie należą nazwiska niektórych z tych osób. Na przykład, ja teraz nie przywołam tego nazwiska, musiałbym mieć dokument, nazwisko prokuratora, który domagał się zdjęcia głowy z ciała Józefa Franczaka. Tu jest nazwisko akurat znane. Konkretny człowiek zarządził właśnie przeprowadzenie takiej barbarzyńskiej operacji. Ale na przykład nie wiemy też, jacy funkcjonariusze SB czy innych struktur starali się ukryć ciało
Franczaka, bo po zamordowaniu został właśnie przewieziony do zakładu anatomii. Tam prokurator nakazał zdjęcie głowy, dekapitację, a następnie przewiezienie na cmentarz Unicki i tam no oczywiście nie pochowanie, tylko wyrzucenie zwłok do wykopanego wcześniej dołu, zakopanie i wyrównanie terenu. Też nie wiemy, kto za tym wszystkim stał. Przecież konkretne osoby tę operację zbrodniczą przeprowadziły też na wniosek, czy nawet rozkaz mocodawców. To jest wciąż historia nierozpoznana. Wciąż sprawcy zbrodni komunistycznych, szeroko pojęci, są niestety w wielu przypadkach nieujawnieni i są ukrywani. Oni jeszcze żyją, drodzy Państwo. Przecież tu mamy rok 1963. W przypadku księdza Jerzego mamy rok 1984. I no, oczywiście funkcjonują te dwie wersje wydarzeń. Oficjalna, która mówi, że 19 października ksiądz Jerzy został zarówno porwany, jak i zamordowany przez tę samą ekipę Grzegorza Piotrowskiego, który jest widywany na marszał Kodu zresztą i został tam rozpoznany w tłumie. No to jest środowisko właśnie sprzyjające tego typu osobnikom, bandytom i mordercom. A to też pokazuje, że te osoby, jeśli w ogóle zostały potraktowane przez wymiar sprawiedliwości, to trafiły na krótko tylko do różnych, prawda, zakładów karnych i wiemy, że mordercy księdza Jerzego, wszyscy już ci domniemani, prawda, są na wolności. Wyroki zresztą były właściwie symboliczne. No i kolejne amnestie, rzecz jasna, doprowadziły do tego, że dzisiaj są normalnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polski. To jest też oczywiście problem bardzo poważny, no bo znamy przecież obrażenia, które miał na sobie ksiądz Jerzy. Co oni tam z nim wyprawiali, no to się w głowie po prostu nie mieści. No i co? Mamy taką sytuację, że teraz ci mordercy chodzą sobie na wolności, a niedawno jeszcze pobierali wysokie resortowe emerytury. Ale drodzy Państwo, jest przecież ta wersja cały czas uważana za alternatywną, że ksiądz Jerzy został zamordowany 25 października 1984 roku, przejęty przez zupełnie inną ekipę, być może esbecko-sowiecką, że ręce w tym bezpośrednio nawet maczały służby GRU, prawda, służby sowieckie. I czy my coś więcej na ten temat wiemy? No niewiele bardzo. Powstało kilka książek. Prokurator Andrzej Witkowski wciąż już nie prowadząc oficjalnie śledztwa, bo został od tego śledztwa odsunięty, pisze kolejny tom swojej książki o właśnie owym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, o działalności grupy D Departamentu 4 MSW, właśnie tam, gdzie służył, to jest źle powiedziane, gdzie po prostu zajmował się bandytyzmem Grzegorz Piotrowski i koledzy. No i ostatni tom, który jest, z tego co wiem, w drodze, będzie dotyczył właśnie konkretnie sprawy morderstwa, porwania i morderstwa księdza Jerzego. Drodzy Państwo, 30 lat po tak zwanym upadku komunizmu człowiek, który najlepiej rozpoznał tę sprawę, prokurator Andrzej Witkowski, wciąż właściwie nie wie do końca, co się stało. To są wszystko sugestie, to są poszlaki. Więc co my właściwie wiemy o zbrodniczym systemie komunizmu? Co my wiemy o oprawcach tego okresu? Wiemy bardzo niewiele. Nawet te moje pozycje, które powstały, są właściwie dopiero tylko liźnięciem tego tematu, ale już to liźnięcie wywołało właśnie niemałe zamieszanie i niemały opór drugiej strony. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy sprawę Stefana Michnika, którego opisuję też od wielu, wielu lat. Znalazł się na ten sympatyczny starszy pan, bibliotekarz, szacowny obywatel Szwecji, wcześniej publicysta paryskiej
kultury. Po swoim wyjeździe, właściwie ucieczce do Szwecji w latach 60. znalazł się na okładce mojej książki Bestii, więc tej pierwszej właśnie książki, więc wyobrażają sobie Państwo, że no nie spotkało się to z uznaniem wiadomych środowisk, łącznie z bratem. Brat zapewne bardzo się zdenerwował, prawda, i w ogóle nie chciał słyszeć o takiej pozycji, więc właściwie została przemilczana. To była taka metoda, żeby właśnie powiedzieć, że czegoś takiego nie ma. No, ale no, problem rzeczywiście się pojawił, kiedy pojawiały się następne książki, które też zyskiwały czytelników. No i się okazało, że nie można już tematu przemilczyć, no to wtedy zaczęli atakować i nawet doczekałem się, drodzy Państwo, recenzji w Gazecie Wyborczej piórem Adama Leszczyńskiego. Zostałem oczywiście totalnie skrytykowany, co ja tam wypisuję, prawda, że ja wszystkich rzucam do jednego kotła, nazywając zbrodniarzami, a co najgorsze, bestiami. I tutaj jest bardzo ważny punkt, o którym Państwu chciałbym powiedzieć, bo do dzisiaj niestety i w roku 2010, kiedy właśnie powstały Bestie i do dnia dzisiejszego, jeśli druga strona, ta, no, którą arcybiskup Jędraszewski nazwał czerwoną zarazą, rozszerzmy na zarazę różową, czy też tęczową, czyli te wszelakie środowiska komunistyczno-liberalno-lewicowe, jeśli w ogóle uważają, a to jest rzadkość, system komunistyczny za zbrodniczy, bo na przykład znowu przywołam słowa towarzysza Czarzastego, on uważa, że nie było w ogóle komunizmu w Polsce. No, można spytać, co właściwie było zamiast, prawda? I dlaczego mówimy o opozycji antykomunistycznej, dlaczego żołnierze wewnętrzni definiowali siebie jako ci walczący właśnie z komunistami, dlaczego Solidarność w ogóle powstała, prawda? Powstała przeciwko czemuś, powstała przeciwko komunizmowi, prawda? I inne organizacje, które same siebie, prawda? Nie tylko my, ale same siebie określają się jako antykomunistyczne, więc no, śmiem twierdzić, że komunizm w Polsce jednak był i komunizm bardzo, bardzo szkodliwy dla Polaków, a wręcz zbrodniczy. Ale doszliśmy do pewnej sytuacji schizofrenicznej, bo Gazeta Wyborcza, już powiem prawda, nazwę rzecz po imieniu, bo to jest jednak ten przodownik, jeśli chodzi o zakłamywanie naszej najnowszej historii. Tak było i tak chyba pozostało do dzisiaj. Musiała zweryfikować troszkę swoje stanowisko i tak jak kiedyś nie widziała w ogóle żołnierzy wyklętych, a co za tym idzie ich oprawców, no w ogóle nie było problemu. Tak dzisiaj trochę inaczej podchodzi do sprawy. Dzisiaj taką tezą przewodnią jest to, że rację mieli i jedni, i drudzy. Czyli są w stanie przyznać i Gazeta Wyborcza, i te środowiska, że był ktoś taki jak żołnierze wyklęci, w większości jednak źli, prawda, ale niektórych możemy pogłaskać po główkach, na przykład Rotmistrz Pilecki, no, jest taką osobą, którą można uznać, prawda, za przynajmniej częściowo służącą Polsce, ale miał oczywiście też wiele mankamentów, wiele wad. No? Ale mamy też drugą stronę. I ta druga strona przeważnie jednak jest stroną dobrą, chociaż zdarzały się też tam postaci z gruntu złe. No, czyli no, dochodzimy do schizofrenii. Jak obie strony mogą mieć rację, prawda? I żołnierze wyklęci, i ci, którzy z nimi walczą. To jest niemożliwe, ale jest to próba właśnie wyjścia z tej pułapki. Prawda? Już za daleko te sprawy poszły, za dużo ujawniliśmy prawdę o naszych bohaterach i też o drugiej stronie, że przemilczyć tego się nie da, no więc trzeba kombinować, jak ten temat ująć. Dostało mi się bardzo za to, że wśród właśnie
właśnie takich dla Gazety Wyborczej no, ewidentnych chyba zbrodniarzy jak Bolesław Bierut znalazł się na przykład Józef Cyrankiewicz. No bo jak to możliwe? Przecież to był premier, przecież to i to wieloletni mąż stanu, prawda? On w życiu zbrodniarzem żadnym nie był. Do czego zmierzam, drodzy Państwo? Do dziś pokutuje taka oto opinia, że jeżeli ktoś był bestią, powiedzmy w ten sposób, to właściwie tylko funkcjonariusze aparatu terroru, czyli tak zwani śledczy. No śledczy, tak zwani oficerowie śledczy, czy to bezpieki, czy informacji wojskowej. No ale cała reszta niestety nie. Gazeta Wyborcza i podobne środowiska nigdy nie uznali, że zbrodniarzami, mordercami są wszyscy inni funkcjonariusze komunistyczni, którzy przyczynili się do śmierci konkretnych osób. I tak na przykład, jeśli omawiamy postać ochmistrza Pileckiego, omawialiśmy tę postać na poprzednim spotkaniu. Mam nadzieję, że w sposób bardzo szeroki, no to właśnie kto jest oprawcą, mordercą lotmistrza Pileckiego? No przecież tylko ci, którzy tak brzydko potraktowali go w śledztwie, czyli właśnie funkcjonariusze bezpieki, ci mordercy z Rakowiecki. Ale dla Gazety Wyborczej i podobnych jej środowiskom takim mordercą lotmistrza Pileckiego nie jest już na przykład prokurator, który żądał kary śmierci, czy sędzia, który ten wyrok wydał. A broń Boże, nie jest już Józef Cyrankiewicz, który przecież, jak wiemy, bardzo mocno, intensywnie przyczynił się do śmierci naszego bohatera. Czyli aparat partyjno-państwowy nie ma z tym zupełnie nic wspólnego. Jak to można sobie wytłumaczyć? Można sobie to wytłumaczyć w sposób bardzo prosty. Mianowicie jest to próba powiedzenia nam wszystkim, że system wcale nie był zbrodniczy, że wymiar sprawiedliwości działał tak jak trzeba, że sądownictwo było w porządku, prokuratura była w porządku, że aparat partyjno-państwowy również. Winnymi śmierci rotmistrza Pileckiego są tylko i wyłącznie ci zwyrodniali ubecy. I tu mamy de facto kalkę tego, co otwarcie powiedział towarzysz Czarzasty względem księdza Jerzego Popiełuszki. Bandyci zamordowali księdza Jerzego. No więc rozszerzmy tę sprawę na innych, rozszerzmy na rotmistrza Witolda Pileckiego. Tylko bandyci zamordowali Witolda Pileckiego. Kim są bandyci? Śledczymi z Rakowieckiej. Za resztę śledczego nikt inny nie jest winny. Więc to jest bardzo sprytna metoda udawania, okłamywania nas, że system był dobry, tylko zdarzały się wypaczenia. No to zresztą taką właśnie, taką linię przyjęła partia na fali tak zwanej Odwilży. No, Odwilży Gomułkowski, kiedy właśnie powiedziano, system jest całkiem w porządku. My jesteśmy przecież cały czas legalną, polską, uznaną przez cały świat władzą. No, ale no, zdarzały się niestety drobne pomyłki. Zdarzały się osoby, które łamały ową socjalistyczną praworządność, ale swoich prawników, swoich prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy PZPR-u, działaczy partyjnych, działaczy państwowych. No my przecież nie będziemy z tego rozliczać, bo oni nie mają z tym zupełnie nic wspólnego. Winnych jest kilku śledczych, którzy tak pobili rotmistrza Pileckiego, że właściwie już nie było wyjścia. Trzeba było mu strzelić w tył głowy, dokończyć dzieło, bo i tak już nic by z niego nie było. Taka jest optyka, takie jest widzenie sprawy do dnia dzisiejszego. Nie możemy się, drodzy Państwo, zgadzać na coś takego, bo to jest w sposób dramatyczny zawęża nam pole widzenia, zawęża nam ocenę
tych wszystkich strasznych lat, właściwie nie od roku 1944, tylko od roku 1939, że wszystko było w porządku, tylko kilku bandytów w kilku przypadkach doprowadziło do takiej tragedii. Zginął niewinny człowiek. Jak ja dzisiaj rozmawiam na przykład z takim młodym działaczem partii Razem, jakoś staram się rozmawiać, bo trochę się znamy wyjątkowo, prawda? No to on mi właśnie powie, że oczywiście żołnierze wyklęci to byli bandyci, z większości, no zdarzają się takie rodzynki jak Witold Pilecki, no to się go pytam, dobrze, powiedzmy na potrzeby tej dyskusji zgadzam się z tobą, tak? Ale dlaczego ten człowiek zginął? I on mi właśnie mówi dokładnie to, co powiedział towarzysz Czarzasty, no zdarzyli się tacy, którzy trochę przekroczyli swoje uprawnienia, trochę za bardzo rotmistrza pobili, no i co, no właściwie już pokazać go światu nie można było, no to trzeba było gdzieś go zakopać i schować. No tak właśnie, tak myślą środowiska postkomunistyczne. Taką wizję historii chcą nam dalej przekazać i to jest bardzo niebezpieczne, no bo mam wrażenie, drodzy Państwo, że tak źle nawet po tamtej stronie jeszcze nie było. Nie mówię oczywiście o zbrodniach, mówię o propagandzie. Przypominam sobie dobrze, pamiętam dobrze czasy, kiedy rządził towarzysz Miller, rządził towarzysz Oleksy czy towarzysz Cimoszewicz. Oni jednak nie posunęli się do nazywania spraw w ten sposób, w jaki robi to dzisiaj Czarzasty czy Senyszyn. Oni jednak udawali, że no, ten komunizm to rzeczywiście może nie był taki dobry, ale nie wchodźmy w szczegóły. Zdarzały się błędy. Generalnie patrzmy w przyszłość. My nie jesteśmy już komunistami, my jesteśmy Europejczykami. Dzisiejsza ekipa komunistyczna pokazuje nam jasno, że oni żadnymi Europejczykami nie są i nigdy nie byli. Oni są twardą komuną i oni będą bronili do końca swoich racji. Będą bronili swoich bohaterów, takich właśnie towarzyszy jak Jaruzelski, jak Kiszczak, może nawet jak Bierut. No bo tutaj mam wątpliwości, czy szczerze mówią, nazywając go, prawda, no jednak człowiekiem, który właśnie owe błędy i wybaczenia miał na swoim koncie, otwarcie deklarują swoje poparcie, swoją obronę zupełnie innej Polski. My staramy się tę Polskę, tę historię Polski prostować, wydobywamy z niepamięci naszych bohaterów. Ekipa Instytutu Pamięci Narodowej w sposób dosłowny szczątki ich wydobywa, a my wciąż słyszymy z drugiej strony i to w sposób dzisiaj już jednoznaczny, że to byli bandyci, że to była ta zła Polska, że oni racji nie mieli, rację mieliśmy my, komuniści, nasi ojcowie, nasi dziadowie i my nie oddamy tej historii, będziemy szli zaparte. To nam powiedział szef, prawda? Czyli dzisiejszy pierwszy sekretarz, tak? Dzisiaj to jest przewodniczący SLD, ale właściwie moglibyśmy go nazwać pierwszym sekretarzem SLD. Prawda? I on by się pewnie to bardzo nie obraził, bo on uważa siebie za komunistę, nawet użył takiego określenia względem swojej osoby. Ja jestem komunistą, który wyszedł z krypty. Sobie jeszcze pozwala na takie wycieczki polityczne. Więc drodzy Państwo, to z czym mamy do czynienia, to jest otwarta już wojna w tej chwili. No, powiedzieli jasno. Zresztą było to deklarowane na przykład na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego. Kwaśniewski to powiedział, będę bronił Wojciecha Jaruzelskiego. Nie pamiętam, czy użył takiego określenia jak Neumann na taśmach, jak niepodległości. No, ale bardzo podobnego. Czarzasty jasno deklaruje też, że on będzie chciał przywracać emerytury ubeckie. No i to jest jasna, komunistyczna, wręcz nawet stalinowska linia, którą ci ludzie prezentują.
To się objawia nie tylko w stosunku do naszego podziemia zbrojnego, ale mamy jeszcze jeden szalenie ważny aspekt tej sprawy, to jest Kościół katolicki. Dzisiejsze ataki na Kościół katolicki, mówienie na przykład, że Kościół katolicki chce nas cofnąć do średniowiecza, są żywcem wyjęte z lat 40. i 50. Tak właśnie mówili Sowieci i sterowani przez nich komuniści, męcząc księży, przecież przed księdzem Jerzym Popiełuszką, no właśnie też kościół spotykały szykany, księża byli mordowani, księża byli bici w śledztwa. No to jest sowiecka metoda i sowiecka propaganda. I to znowu wraca w tym najgorszym sowieckim, stalinowskim wydaniu. Ja się trochę, drodzy Państwo, obawiam, jak to będzie w przyszłości. Przepraszam za te wątki polityczne, ale od tego nie uciekniemy. Jeśli oczywiście, a takie są tendencje, a tak zwana lewica, bo dla mnie to nie jest żadna lewica, tylko to są komuniści po prostu. Tak ich nazywam. Lewicą to była Polska Partia Socjalistyczna. Tylko że oni zostali zniszczeni właśnie przez Polską Partię Robotniczą, czyli przez partię komunistyczną. Czyli komuniści po prostu nam lewicę niepodległościową całkowicie zaorali. A dzisiaj oczywiście mówią, że oni są lewicą, tak się nazywają. Niektórzy szczerzy powiedzą, że są komunistami. No ale generalnie to jest lewica. To nie jest żadna polska lewica, to jest po prostu komuna, która była, która jest i która ma swoje żądania, ma swoich bohaterów. Widzimy, że te wybory pokazały, że oni niestety rosną w siłę. Już urośli, a urosną jeszcze bardziej, zapewne wchłaniając takie byty polityczne jak Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. No bo to jest podobny elektorat. Oni będą rośli w siłę kosztem właśnie Grzegorza Schetyny bądź kolejnego przywódcy właśnie Platformy Obywatelskiej. I można postawić tezę, że następne wybory będą starciem Zjednoczonej Prawicy i tak zwanej Lewicy, czyli po prostu komuny. Ciekaw jestem, jaki będzie wynik tych wyborów. Obawiam się, że tutaj siły mogą być bardzo wyrównane. Dlatego, drodzy Państwo, naszym obowiązkiem, mimo wygranych, jest wciąż krzewienie patriotyzmu. Jest właśnie tak, jak dzisiaj. To musimy się organizować, musimy mówić o naszej historii, musimy rozpoznawać sytuację i widzieć genezę tego, co się dzieje. Skąd się na przykład, już mówię tak całkowicie skrótowo, wziął Jarosław Kaczyński, skąd się wziął Antoni Macierewicz czy Piotr Naimski, a skąd się wziął, dajmy na to, Włodzimierz Czarzasty, Joanna Senyszyn, prawda, czy na przykład Jerzy Sztur. No bo jakby pogrzebać sobie w życiorysie Jerzego Sztura, to prawda, odwieczne pragnienie prawicy, grzebiemy w życiorysach, to ma być głównie domena Instytutu Pamięci Narodowej, tych nienawistnych, prawda, pseudohistoryków, no to ojcem Jerzego Sztura jest stalinowski prokurator, po prostu, tak? To jest taka historia. On nieprzypadkowo opowiada tego typu rzeczy, no bo on jest rodzinnie właśnie uwarunkowany. Przypominamy sobie wszyscy postać sędziego Igora Tulei. No to jest typowe dziecko resortowe. To jest człowiek, który wyrósł właśnie w domu esbeckim. No więc jaką on może mieć dzisiaj, jakie on może mieć poglądy, jak on może wyrokować? Wiadomo, że na korzyść właśnie tejże ekipy. Nie wiem, czy Państwu mówiłem podczas naszych poprzednich spotkań, ale dla mnie znamienne było bardzo to, co kiedyś odkryłem, przyglądając się sytuacji na Łączce, przyglądając się temu, kto został pochowany
na górze, żeby przykryć naszych bohaterów ukrytych w tych bezimiennych dołach śmierci. I dwa nazwiska tutaj szczególnie rzuciły mi się w oczy i rozpoznałem te nazwiska w dzisiejszej Polsce. Z jednej strony było to nazwisko Kryże, a z drugiej strony było to nazwisko Modlinger. Andrzej Kryże, odwrotnie, od drugiej strony, Roman Kryże, którego Jaruzelski kazał właśnie jako jednego z tych około 300 pochować w grobach nad dołami śmierci, stalinowski sędzia, morderca sądowy. On skazywał żołnierzy wyklętych. Sądzi Kryże, będą krzyże. Takie powiedzonko o nim krążyło po Warszawie. Jego syn Andrzej Kryże, do dzisiaj aktywny sędzia, do dzisiaj wyrokujący. I nazwisko Modlinger, Jerzy Modlinger, powiedzmy senior, i Jerzy Modlinger junior. No, Jerzy Modlinger senior, pochowany właśnie na Łączce, zresztą on leżał tuż obok Romana Kryże, stalinowski prokurator. Jerzy Modlinger junior przez właściwie większość III Rzeczpospolitej, taki prominentny dziennikarz telewizji polskiej w ostatnim okresie, przed 2015 rokiem, szef Teleekspresu. I ja się czasem zastanawiałem, dlaczego na przykład Teleekspres nie informował, prawda, o tym, co się dzieje na warszawskiej Łączce, że trwają jakieś zabiegi, że trwają jakieś poszukiwania naszych bohaterów, że jest problem bardzo poważny, prawda? Bo doły śmierci decyzją Wojciecha Jaruzelskiego zostały pokryte grobami, że tam po prostu położono aparat polityczny Ludowego Wojska Polskiego. Położono specjalnie właśnie decyzją Ślepowrona, czyli czy albo Spawasza, jak go nazywano, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, żeby nigdy nie można było wydobyć naszych bohaterów spod. No i potem się zagadka wyjaśniła, że to nie tylko to, że taka jest sytuacja polityczna. Konkretne osoby za to odpowiadają. I Modlinger, Jerzy Modlinger junior robił wszystko, żeby jak najmniej ludzie wiedzieli, że w ogóle jest jakiś problem z Łączką, że w ogóle jest jakaś Łączka, bo tam przecież leżał na górze jego ojciec. Takie to są, drodzy Państwo, historie, które sięgają dnia dzisiejszego. No jak tutaj nie widzieć związku między dzisiejszą polityką, dzisiejszą sytuacją Polski, a tym, co było. No niestety te związki są zbyt wciąż oczywiste. Weźmy sprawę Stefana Michnika. No jest dzisiaj ścigany, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Takich drabów, morderców, takie bestie trzeba ścigać do samego końca, chociażby dlatego, żeby mieli świadomość, że zrobili coś złego. No, myślę, że o to przede wszystkim idzie dzisiaj bój, bo wiemy, że Stefan Michnik nie zostanie sprowadzony do Polski, że nawet mimo wielkich starań naszej strony Szwecja po prostu go nie wyda. Ale ważne jest to, że ten kolejny wniosek, europejski nakaz aresztowania, został sformułowany. Dlaczego? Z powodu, o którym mówiłem, że on, ów Stefan Michnik, może sobie pomyśleć jednak, że może moje działanie w latach 40. i 50. nie było takie fajne. Przynajmniej niektórym się to nie podoba. Ale jest też sprawa konkretna. Władze szwedzkie, chcąc nie chcąc, muszą się odnieść teraz do tego wniosku. Czyli muszą sformułować, napisać odpowiedź na europejski nakaz aresztowania. Więc sprawa jest w toku. Prawda? Adam Michnik jakoś milczy, prawda? No bo patrzy na rozwój wydarzeń, ale zapewne znowu to mu się bardzo nie podoba. I bardzo dobrze. Niech takie sprawy będą wyrzutem sumienia, jeśli ci ludzie mają jakiekolwiek sumienia, wyrzutem sumienia właśnie dla tych zbrodniarzy, dla ich rodzin, dla ich następców. To przeczy tej ich
wspaniałej wersji wydarzeń, że Polska była krajem wolnym, Polska Rzeczpospolita Ludowa, że wszystko się działo fantastycznie, że powstawały żłobki, przedszkola i osiedla mieszkaniowe, a mordowali tylko jacyś bandyci z pół świadka, nie mający nic wspólnego z komunistyczną władzą. Przypadek Stefana Michnika, jak w soczewce, pokazuje nam, jak wyglądał stalinowski wymiar bezprawia. To jest człowiek, który skończył przyspieszone kursy prawnicze w Jeleniej Górze, został od razu po skończeniu takiego 3-miesięcznego kursu skierowany do orzekania w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, jednym z najpoważniejszych miejsc, gdzie po prostu naszych bohaterów posyłano do piachu. No, taka sądowa mordownia, możemy powiedzieć. Czyli bardzo ważne miejsce na mapie, prawda, wszystkich sądów. Tam trafia Stefan Michnik, który nie ma pojęcia o tym, jakie są przepisy prawne, jak powinien wyglądać przewód sądowy, ale on został nauczony, został właśnie zarażony tą czerwoną zarazą. Zresztą nie tylko w szkole, ale w domu, prawda? Bo to jest rodzina stricte komunistyczna ze wszystkich stron, które byśmy chcieli zobaczyć, prawda? Bo mamy mamę Helenę Michnik, która jest po prostu stalinowską propagandystką. Mamy Samuela Rosenbusza, bo to jest ojciec Stefana Michnika, komunista, który zginął w 1937 roku w ramach czystek w partii bolszewickiej. Więc oboje rodzice są komunistami. Mamy brata Adama Michnika, który jest tej samej mamy Heleny Michnik, ale z innego ojca, Ozjasza Szechtera, który też jest komunistą. No jest to czysto komunistyczny. No i w tym wszystkim wzrasta Stefan Michnik. No i naturalną drogą jest to, że on właśnie chce się rozprawić z wrogami ludu. Idzie na przyspieszony kurs, bardzo szybko dostaje papier. Możesz orzekać w najważniejszych sprawach politycznych. On się bardzo cieszy z tego powodu. On nie chce tych spraw innym oddawać. Zachowały się jego zapiski, że jak dostałem pierwszą taką sprawę, to ją trzymałem przy sercu, żeby mi nikt jej nie zabrał. Byłem taki przejęty, zaangażowany, że mogę wreszcie dać łupnia, prawda, tym zdrajcom narodu polskiego, szpiegom i bandytom. I takich spraw przeprowadził bardzo wiele. Oczywiście wyjątkowo wysoko orzekał, łącznie z karami śmierci. Znanych jest 8 tego typu przykładów, kiedy zasądził wyrok śmierci. Taką osobą wyjątkowo zasłużoną, nie mówię, że inni nie, był cichociemny polski Andrzej Czajkowski, polska elita, dowódcza, który właśnie w czasie wojny pełni funkcję cichociemnego. Potem niestety postanowił wrócić do ojczyzny, tak jak wracał, jak Państwo wiecie, rotmistrz Witold Pilecki. Dlaczego wrócił? Bo kochał Polskę, tak? No i oni tak właśnie wracali. Andrzej Czajkowski też właśnie wrócił do okupowanej Polski, bo pozostała jego ojczyzną, mimo że była właśnie w szponach sowieckich. Trafił do więzienia. No i Stefan Michnik, nie zastanawiając się wiele, naszego cichociemnego żadnej specjalnych, skazał na karę śmierci. Andrzej Czajkowski został zamordowany strzałem w tył głowy na Rakowieckiej i przewieziony na warszawską Łączkę, tam zakopany, a potem decyzją Jaruzelskiego właśnie przykryty tymi grobami razem z Andrzejem, przepraszam, Romanem Kryżem, mylą mi się te imiona, i Jerzym Modlingerem. Ale Stefan Michnik był zasłużony jeszcze bardziej i można powiedzieć, że to jest taki Wojciech Jaruzelski w mikroskali, bo miał zasługi nie tylko takie jawne, takie oczywiste, czyli wynikające z oficjalnej drogi jego kariery, ale tak jak Wojciech Jaruzelski, również był kapusiem, również był tajnym współpracownikiem Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Czyli donosił po prostu na swoich kolegów. Zaczął już w tej szkole w Jeleniej Górze, na tych przyspieszonych
kursach, a tak żarliwie musiał donosić, że ze zwykłego tajnego współpracownika został rezydentem, czyli miał swoją siatkę agentów. Prawda? Czyli tajny współpracownik miał też innych tajnych współpracowników. No, muszą Państwo przyznać, że piękna kariera. Jak ten człowiek potem znalazł się, prawda, w paryskiej kulturze Jerzego Giedroycia, no to jest bardzo ciekawa sprawa, bo zakładam jednak, że Jerzy Giedroyć wiedział, któż to jest Stefan Michnik, ale widać już w czasach PRL-u kwitła przyjaźń, prawda, między dobrymi komunistami, a dobrymi rewizjonistami. To był wstęp do tego narodowego pojednania, które potem przy okrągłym stole niestety nam wydało określone owoce w postaci właśnie III Rzeczpospolitej, a właściwie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej PiS. Ale grunt pod to został położony dużo, dużo wcześniej, właśnie dzięki takiemu, prawda, przyjęciu przez wspomnianego Jerzego Giedroycia do pracy komunistycznego zbrodniarza. Pisał teksty pod pseudonimem Karol Szwedowicz, tak jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Dla mnie takim szokującym momentem było też to, jak wyczytałem w życiorysie Stefana Michnika, że on popierał Solidarność. No to już obłuda całkowita, można powiedzieć. Tutaj jest wiele punktów wspólnych z życiorysem słynnej Heleny Wolińskiej-Brus, która też się znalazła na okładce mojej pierwszej książki Bestie. Zresztą mieli wiele wspólnego, jeśli chodzi o orzekanie przed komunistycznymi, stalinowskimi sądami. Były takie sprawy, w których Helena Wolińska oskarżała, a Stefan Michnik wydał wyrok. Oczywiście wyrok śmierci. Helena Wolińska-Brus też, będąc w Oksfordzie, afiszowała się z tym, że popiera Solidarność, że bardzo dobrze, żeby w Polsce nastąpiły zmiany. Tylko że prawdziwą swoją twarz i Stefan Michnik, i Helena Wolińska pokazywali całkowicie przypadkowo. Stefan Michnik może nie aż tak dobitnie, ale przywołajmy te słowa, jak odwiedziła go kilka lat temu ekipa dziennikarska Jana Pospieszalskiego. Stefan Michnik, mieszkający pod Sztokholmem w takiej małej miejscowości, otworzył drzwi i padło pytanie właśnie, jak pan ocenia swoją przeszłość. On powiedział, że przeszłość jest moją prywatną sprawą. No, więc tak bardzo delikatnie, łagodnie, ale do zrozumienia, proszę stąd wyjść, proszę mnie nie nękać, proszę nie robić tutaj samosądu. Ale z czego to, drodzy Państwo, wynika? Dlaczego Stefan Michnik mógł takie słowa wypowiedzieć? Wynikało to i wynika niestety do dziś z tego, że państwo polskie jest bezradne. Państwo polskie nie może skutecznie ścigać tego typu komunistycznych oprychów. No jak mówię, no bardzo dobrze, że te ENA są wydawane, ale de facto oprócz właśnie spraw, o których mówiłem, niewiele faktycznie z tego wynika. No i Stefan Michnik może powiedzieć, że to jest moja prywatna sprawa. Nie wasza dziennikarska, nie państwa polskiego de facto. Tam piszcie sobie te nakazy, ale ja to mam wszystko w poważaniu. No to, co robiłem, to jest moje i wara wam od tego. Jeszcze dobitniej wypowiedziała się na ten temat, na temat swojej odpowiedzialności za ewidentne też zbrodnie komunistyczne, prokurator Helena Wolińska-Brus. Ona powiedziała w wywiadzie dla Daily Telegraph, jeśli dobrze pamiętam, brytyjskiego, prokuratorowi, który postawił mi zarzuty, ukręciłabym łeb. Tak się wypowiedziała żona profesora Oksfordu, nobliwa pani, którą jakże dobrze oceniał reżyser Paweł Pawlikowski, który potem stworzył film Ida na podstawie też w dużej mierze przecież historii Heleny Wolińskiej-Brus, oscarowy
film. Takich mamy zresztą, prawda, twórców, noblistów i laureatów Oscara, prawda? Jeden lepszy od drugiego, Wisława Szymborska, pamiętamy, prawda? Pisała peany na cześć Stalina. Olga Tokarczuk wygaduje bzdury. Przepraszam, że użyłam tego słowa, ale to się inaczej już chyba nie da, że te trzy punkty, prawda, którymi ona określiła Polaków, że byliśmy kolonizatorami, że byliśmy właścicielami niewolników i że byliśmy mordercami Żydów w naszej historii. Żaden z tych punktów jest po prostu, żaden z tych punktów nie ma sensu. To są po prostu perfidne kłamstwa. No ale Paweł Pawlikowski, reżyser, prawda, polski, zrobił film Ida, w którym wybielił Helenę Wolińską-Brus, która oskarżała naszych bohaterów, doprowadzając do ich śmierci, między innymi, jak Państwo wiecie, generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Kilkanaście osób chciała właśnie posłać do piachu, co jej się udało. Wielokrotnie interweniowała w sądach, jeśli sądy wydawały za niskie wyroki. To był telefon z prokuratury wojskowej od pani pułkownik Heleny Wolińskiej, że ona się nie zgadza na tak niski wyrok, przecież ona żądała więcej. Najlepiej zweryfikujcie to, żądajcie kary śmierci. Ponieważ się jej bali, to wielokrotnie niestety słuchali, bo pani była bardzo wysoko postawiona na szczeblach komunistycznej władzy, zanim została żoną profesora Oxfordu Włodzimierza Brusa, co też jest charakterystyczne i świadczy właśnie o przepływie tych elit, prawda? Gdzie te elity są, to też widzimy na przykładzie pani Olgi Tokarczuk i środowisk, które ją popierają. To są generalnie środowiska lewicowo-liberalne, żeby nie powiedzieć wprost komunistyczne. To komunistyczne w Polsce, komunistyczne na Zachodzie i oczywiście się bardzo mocno wspierają, też na przykład nie życząc sobie reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Tutaj się właściwie kółko się zamyka, ale zanim Helena Wolińska została Heleną Wolińską-Brus, to jej partnerem życiowym był niejaki Franciszek Jóźwiak, zasłużony GL-owiec, czyli funkcjonariusz Gwardii Ludowej, którą no, zupełnie opacznie nazywa się partyzantką, to po prostu była bandyterka komunistyczna. Franciszek Jóźwiak, późniejszy twórca i pierwszy komendant Milicji Obywatelskiej, wiceszef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I jego partnerką życiową właśnie była Helena Wolińska. Potem dała mu kosza i wróciła do swojego pierwszego partnera, czyli Włodzimierza Brusa, bo oni się znali jeszcze sprzed wojny. No i tak ostatecznie państwo Brusowie wylądowali w Oxfordzie i tam popierali Solidarność. I tam potem Paweł Pawlikowski, prawda, chodząc na 5 o'clocki, prawda, do państwa Brusów, poznał jakże sympatyczną panią, taką rodzinną, taką domową, no i nakręcił oscarowy film Idę. No i ten film Idę ucieszył zapewne panią Olgę Tokarczuk, ucieszył bardzo też innych wybitnych profesorów, Jana Tomasza Grossa, Jana Grabowskiego, zapewne gdyby żyła, zachwyciłaby się inna noblistka Wisława Szymborska, gdyby żył, zachwyciłby się Bronisław Geremek, prawda? A na pewno Adam Michnik i Stefan Michnik też byli zachwyceni tego typu i filmu, a dzisiaj przyklaskują Oldze Tokarczuk. Zresztą pamiętam, jak moja koleżanka Dorota Kania z Gazety Polskiej takiej prowokacji dziennikarskiej dokonała. Zadzwoniła do Stefana Michnika, tam do jego domku sympatycznego w Szwecji i się spytała, kogo on popiera. To oczywiście powiedział, że popiera Komitet Obrony Demokracji. No więc, drodzy Państwo, tutaj wszystko jest jasne i klarowne, ale poważny problem polega na tym, że właśnie z powodu tych uwarunkowań rodzinno-środowiskowych, bo na przykład jeszcze powiem uczniem Włodzimierza Brusa, czyli męża, najpierw pierwszego partnera, a potem męża Heleny Wolińskiej, był na przykład Waldemar Kuczyński, znany
publicysta Gazety Wyborczej. Włodzimierz Brud miał jako prawda, dydaktyk, miał szereg studentów, prawda, i w Polsce, i potem w Oksfordzie. Tutaj była wielka przyjaźń państwa Brusów z Leszkiem Kołakowskim, z Normanem Davisem. Niestety również pamiętam swój telefon lata temu, jak byłem w Oksfordzie właśnie, próbując dowiedzieć się, ile można o Helenie Wolińskiej-Brus. Zadzwoniłem do profesora Normana Davisa, który też jest Oksfordczykiem. Zaproponowałem spotkanie, on akurat nie miał czasu, ale porozmawialiśmy sobie, pogaworzyliśmy sobie trochę przez telefon, no i pytałem go: panie profesorze, no mamy taki tutaj dramatyczny dosyć przykład Heleny Wolińskiej. Co pan uważa na ten temat? O, Helena Wolińska? A to Helena Wolińska-Brus zapewne pan tę osobę ma na myśli. No tak, tak, oczywiście. A nie, no to przecież bardzo fajna pani. Tam bywam u Brusów bardzo często. Przyjaźnimy się, ale pan profesor wie o tym, że to jest stalinowska, komunistyczna morderczyni. Ale nie, to ja nic nie wiedziałem na ten temat. No i tu można się zastanawiać, prawda? Wiedział, nie wiedział. Nie sądzę, żeby nie wiedział, bo przecież profesor historii, prawda? Który tak świetnie zna polskie sprawy, tak kibicuje zawsze Polsce. Ja mu nie odmawiam tego, żeby nie było wątpliwości. Ma wielkie zasługi. Mówię o pewnych uwarunkowaniach środowiskowych, prawda? Dla niego, dla profesora Normana Davisa, Helena Wolińska niczego takiego złego nie zrobiła, bo jest z naszego środowiska. Na pogrzebie w Oksfordzie Heleny Wolińskiej był profesor Leszek Kołakowski, zasłużona postać, jeśli chodzi o polską filozofię. Przebył też daleką, długą drogę, prawda? Od komunizmu przez rewizjonizm, właściwie nie wiem do czego, gdzie się zatrzymał, prawda? Ale był dosyć ciekawym i uczciwym naukowcem. Był w stanie się przyznać do błędu, że on uwierzył w komunizm, potem rzeczywiście od tego odszedł. No ale właśnie, no, on się też przyjaźnił z ewidentną zbrodniarką. Prawda? I tak to wygląda. I to jest też powód tego, dlaczego my nie możemy rozliczyć tych czasów, tych spraw, bo właśnie określone środowiska, nie tylko krajowe, ale zewnętrzne, zagraniczne, czuwają, żeby nie ruszać ich osób. No bo jesteś z nami, no to znowu powiedział Neumann, tak, w sposób taki zbarbaryzowany. Prawda? Będziemy cię pobijali aż do końca. Prawda? Tylko bądź w Platformie Obywatelskiej. I tutaj jeszcze oczywiście szalenie ważnym elementem są sprawy pochodzeniowe, prawda? No bo przecież to nie jest ani mój wymysł, prawda? ani jakiś zoologicznych antysemitów. Prawda? Jak się broniła Helena Wolińska? Broniła się w ten sposób, też dając wywiady do prasy brytyjskiej, że ona do Polski nie wróci, że ona się nie podda procedurze ekstradycyjnej, ponieważ Polska jest krajem antysemickim, ponieważ wracając do Polski, ona jako Żydówka spotkałaby się prawdopodobnie z morderstwem na ulicy. Zabiliby ją, prawda, ta dzicz, a polska antysemicka dzicz od razu by ją zamordowała, tak, rozpoznając w niej Żydówkę. Więc tutaj pokazała też swoją prawdziwą twarz, niewybarzony język. Taką była naprawdę, taką ją zapamiętali świadkowie. Na przykład pani, która chodziła właśnie do Heleny Wolińskiej, do prokuratury wojskowej, błagając wręcz, żeby zmieniła swój wniosek oskarżycielski, bo mąż tej pani walczył w Armii Krajowej. Ona w ogóle nie chciała go słuchać, tak siedziała za takim wielkim biurkiem, sama będąc dosyć niewielka i wyraziła się nawet w ten sposób. Armia Krajowa, tak, to ta polska bandyterka, ja nienawidzę was wszystkich, tak. Taka była
pani, która była żoną profesora Oxfordu i popierała Solidarność. No to są wszystko oczywiście na pokaz robione historie. Przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy miałem kontakt, starałem się docierać do tych ludzi. Pamiętam taką sprawę, która może szczególnie była dla mnie się poruszająca. Dostałem kiedyś informację kilka lat temu, że umarł jeden z oprawców rotmistrza Witolda Pileckiego, który jednocześnie był oprawcą mojego ojca. Eugeniusz Chimczak się nazywał, śledczy z Rakowiecki właśnie. Tak ja próbowałem do niego dotrzeć za jego życia, nie było to możliwe, a potem od zaufanej osoby dostałem telefon, że właśnie ów Eugeniusz Chimczak będzie chowany na jednym z warszawskich cmentarzy. Pobiegłem na ten cmentarz, ale właśnie to jest też przykład tego, że jednak to towarzystwo się trochę boi, bo oficjalna informacja wskazywała inne miejsce, inną godzinę, no więc de facto nie udało mi się dotrzeć, prawda, na pogrzeb, ale spotkałem tych ludzi, bo dostałem właśnie też cynk, że właśnie wychodzą z cmentarza, prawda, no i tam sobie chwilę pogaworzyliśmy. Oni mnie rozpoznali, prawda, wiedzieli, kim ja jestem. Doszło tak do takiej trochę niemiłej sytuacji. Najpierw chcieli tutaj jakieś dopuścić się rękoczynów, prawda? Ale skończyło się na tym, że określili mnie po prostu jako syna bandyty. A my z takimi bandytami robiliśmy w przeszłości porządek. Powiedział ktoś z rodziny Eugeniusza Chimczaka do mnie. No więc to też skłanianie do wniosku, kilka miałem tego typu sytuacji w życiu, że ci ludzie niczego nie przemyśleli, z tymi ludźmi nie ma żadnego dialogu, jest przepaść między pokoleniem, czy też pokoleniami Armii Krajowej, a pokoleniami UB, informacji wojskowej i tak dalej. Tutaj są rowy, które się nie da się zasypać i nie mam powodu tego robić. Tak? Ja nie mam powodu bratać się z tymi ludźmi. Szczególnie, że właśnie oni raz nie przemyśleli, a dwa się nie rozliczyli, trzy nie przeprosili. No, szereg rozmów właśnie z przedstawicielami rodzin tych ludzi, z samymi sędziami, prokuratorami, co też opisywałem wielokrotnie, pozwala mi powiedzieć, że tutaj żadnego rachunku sumienia nigdy nie było, a dzisiaj wracając do punktu wyjścia słyszymy, że to była ta właściwa Polska, słyszymy to w sposób otwarty i to jest nasza historia, to jest ich historia, której oni będą dalej bronić. Taki jeden może przykład, tak staram się szukać w głowie różnych takich opowieści, które były moim udziałem. Znają Państwo osobę Danuta Hibner. To jest była eurokomisarz. No mam pewien problem nazwania ją eurokomisarzem polskim. Bardziej odpowiada mi określenie eurokomisarz z Polski. To jest chyba uczciwsze. Ta pani oczywiście robiła karierę wielką w PRL-u, była na stypendium Fulbrighta, tam właśnie komuniści zdobywali szlify, jak to później rządzić Polską, w przeciwieństwie do drugiej strony, prawda, solidarnościowej. Oni wiedzieli, prawda, jak prowadzić sprawy, a solidarnościowcy niekoniecznie, co też było widać w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, prawda. Ja nie chcę mówić o grubej kresce teraz, bo to wiadomo, ale taka pewna bezradność też tam niestety występowała. Danuta Hibner była świetnie przygotowaną komunistką do rządzenia już w tych rzekomo innych czasach, prawda, po 1989 roku, a wyszła z domu też stricte ubeckiego i ojciec ubek i dziadek tak samo, wysocy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w miejscowości Nisko,
Zresztą mam poważne podejrzenia, że tatuś jeszcze żyje w Warszawie. Kilkakrotnie starałem się zainteresować tym wymiar sprawiedliwości III Rzeczpospolitej, Piąć Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, ale jakoś nikt specjalnie nie był tym zainteresowany, no bo wyobrażają sobie Państwo, tak, no jak właściwie ścigasz ojca tej wielkiej Danuty Hitler, naszej reprezentantki, naszego towaru eksportowego w Europie. No podobnie jest ze Stefanem Michnikiem. No przecież nawet załóżmy, drodzy Państwo, gdyby tego człowieka jakimś cudem udało się sprowadzić do Polski, gdybyśmy na przykład mieli taki nasz Mossad, są takie głosy, że właściwie to się nie ma co patyczkować, tylko w ten sposób sprawy powinny wyglądać. No więc załóżmy, że on jednak, jego stopa staje na polskiej ziemi, no i rzeczywiście jest doprowadzony przed oblicze Temidy, odbywa się proces. Czy Państwo sobie wyobrażają jakiegokolwiek sędziego w Polsce, który skaże Stefana Michnika na jakikolwiek wyrok? Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. No to jest zbyt ryzykowne, prawda? No to jest właśnie, to jest brat ważnej osoby w kraju, no a sam właśnie publicysta Jerzego Giedroycza, jak już mówiliśmy wcześniej. No cóż, mamy jeszcze dosyć przykre też historie, takie próby ścigania żyjących stalinowców. Chodziłem na wiele takich spraw, widziałem miny sędziów, widziałem też, jak prokuratorzy prowadzili te sprawy. To było wszystko farsa, to była zabawa. Widać było, że na linii nawet oskarżyciel, przykro mi to powiedzieć, tak, oskarżyciel Instytutu Pamięci Narodowej, obrońca takiego właśnie stalinowca i sąd jest pełne zrozumienia. To wszyscy zdają sobie świetnie sprawę, że ten sympatyczny starszy pan nigdy skazany nie zostanie. No bo właśnie tak mu dobrze patrzy z oczu, bo, no, a jeszcze ma takich wysoko postawionych kolegów, więc tu w ogóle nie ma takiej opcji. Dlatego, drodzy Państwo, jeśli kiedykolwiek w trzeciej, tej tak zwanej III Rzeczpospolitej udało się skazać jakiś funkcjonariuszy komunistycznego aparatu, to byli to tylko i wyłącznie funkcjonariusze aparatu represji, tego najniższego szczebla. Oni widocznie takich pleców nie mieli. No, nikt nie miał kto o nich się upomnieć. Żaden sędzia, żaden prokurator nigdy przed sąd III Rzeczpospolitej nie trafi. No bo właśnie to są kwestie środowiskowe, które wciąż niestety decydują. Drodzy Państwo, o aparacie komunistycznym można mówić godzinami. Ja jeszcze mogę Państwu kilka takich historii opowiedzieć, ale może Państwo mają jakieś pytania, to spróbujemy nawiązać dialog. Proszę bardzo. Naprawdę byłam tak zaskoczona. Nie wpuszczano Konfederacji w ogóle, jako po prostu jak ognia się jebano, natomiast strasznie promowano w pewnym sensie. Ja wiem, że tam nie przychodzili ludzie z innych partii, z innych względów tam się obrażali, ale żeby wpuszczać tych ludzi i ich promować, to ja jestem zaskoczona. I nie rozumiem tego, muszę powiedzieć. Dla mnie w ogóle pan Kurski jest bardzo dziwną postacią. Też nie znam. Daje pieniądze na przykład teraz na film. Ja nie mam nic przeciwko, powiedzmy sobie, przeciwko dyskusji pola, którego nie cierpię, nie słucham, ale niech sobie ludzie słuchają. Natomiast jeżeli wydaje się masę pieniędzy na jakiś film o bohaterze, który napisał najpiękniejszą piosenkę o miłości pod tytułem
tak twoje oczy zielone, no to ja nie jestem pewna. W każdym razie po prostu wydaje mi się to tak jakieś pomieszanie z poglądaniem, takie mazanie ludziom, robienie ludziom z mózgów papki, również te wszystkie seriale, jakieś takie tureckie, nie wiem po co. Ogólnie rzecz biorąc, nie mamy dobrej telewizji. Nie mamy, mamy fatalną telewizję. Poza wszelkim, poza programami tego typu osób jak pan. Myślałem, że też zasiądę na ławie doskończonej. Nie, ale po prostu ogólnie rzecz biorąc, jestem po prostu coś tak. Są perełki w niej, moim zdaniem są perełki. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, polityka tej telewizji jest niejasna dla mnie. Chciałabym, żeby była tak, jak pan właśnie mówi, taka przejrzysta, jednokierunkowa i taka, żebyśmy my mogli się z nią utożsamiać. Bo ja wiem, to już raz tak, raz tak, ja już nie wiem. Też bym tak chciał, co tu można właściwie do niej dodać. No, zgadzam się z panią właściwie w każdym punkcie. Ubolewam nad tym, że z telewizji, która jest tak zwana nasza, prawda, tak naprawdę niezbyt wiele wynika. Znaczy zmienił się oczywiście ogólny kurs, doceniani są bohaterowie, święta państwowe, rocznice. To jest bardzo ważne, bo tego właśnie nie było. Sporo miejsca jednak telewizja poświęciła chyba wszystkie kanały rocznicy śmierci księdza Jerzego. Tego nie mogliśmy wymagać, prawda, w czasach poprzednich. Natomiast no chciałoby się dużo więcej, prawda, więcej jednoznaczniej, inaczej rozłożone akcenty. Też nie jestem fanem do disco polo, prawda. Także, no a jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to też, że tak powiem, jestem za mały, żeby tutaj opowiadać, prawda, jakie są kulisy, prawda, jak zapadają, w jaki sposób zapadają decyzje. Wiem jedno, że z jednej strony telewizja musi wypełniać swoje statutowe obowiązki, ale to dotyczy partii, które znajdują się w Sejmie. Czymś dla mnie, powiem szczerze, niezrozumiałym jest, dlaczego pojawiali się przedstawiciele lewicy, tej tak zwanej, prawda? No bo dla mnie to są komuniści, prawda? Pod właśnie zafałszowaną nazwą lewicy. Skąd oni się tam wzięli w ogóle? Tak? Ja bym ich nigdy do telewizji dobrozmianowej nie wpuścił i muszę przyznać, że mam z tym poważny problem. Ja się domyślam, drodzy Państwo, jaki był powód, tak jak ja oceniam tę sytuację, to nie jakaś chęć, prawda, promowania tego typu środowisk, tylko po prostu no, trzeba było wypełnić kimś, mówiąc już tak brzydko, tak, studio. Skoro pewna partia zastosowała bojkot, prawda, no to ktoś na tym krześle musiał usiąść. A pytanie, czy rzeczywiście musiał, może trzeba było krzesło odstawić. Ja bym to krzesło jednak odstawił, ale ktoś zapewne pomyślał inaczej niż ja, że zapełnimy, prawda, w takim razie partią, która nie jest w Sejmie. A sprawy Konfederacji też bardzo mi się to nie podoba. No, jeżeli dopuszczamy lewicę, to dlaczego nie dopuszczamy Konfederacji? No, to już jest dla mnie zupełnie niepojęte. Ten sposób przedstawiania spraw, to nie tak powinno być. To jest pojęte, tylko nie chcemy o tym mówić. Ja mam pytanie dotyczące może też tego... Rządząca partia po prostu się bała, że Konfederacja bardzo mocno dostanie wsparcie społeczeństwa i była izolowana. Ale mogłaby się wybać wszystkich właściwie, tak? Że osiągną dobry wynik, zresztą to pokazały te wybory, prawda? Że właściwie wszyscy, może z wyjątkiem właśnie POKO, powinni być zadowoleni, bo wszyscy osiągnęli dobry wynik i Zjednoczona Prawica i tak zwana Lewica i PSL jakimś cudem wszedł i Konfederacja weszła, prawda? No tylko ten słaby wynik Schetyny, prawda? Tutaj wbrew temu, co mówią, prawda? No to jest ich klęska, a nie sukces. Konfederacja o tyle byłaby groźniejsza w liczniejszej sile, że przecież doskonale wiemy, jakie są stosunki polsko-żydowskie w tej chwili.
jakie są relacje. I żadna z tych partii, które weszły, nie była tak groźna w tym aspekcie stosunków polsko-żydowskich i ustawy 447 i wszystkich innych rzeczy, jak Konfederacja, która wiadomo, że pójdzie i odda głowę za te sprawy. No, po owocach ich poznacie, prawda, czy poznamy. Czas weryfikuje wszystko. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, ja o tym mówiłem ostatnio w telewizjach związanych może bardziej z Konfederacją, tak? Mam nadzieję na współpracę, szczególnie w takich punktach, które takiej współpracy moim zdaniem wymagają. Nie widzę innej opcji. Pierwszy punkt, znaczy współpracy Zjednoczonej Prawicy oczywiście z Konfederacją, to jest szeroko pojęta dekomunizacja. Tak? Drugi punkt to są sprawy świadomościowe, tak? czyli wszystkie te LGBT gendery, dodając do tego jeszcze kwestie imigranckie. Nie wyobrażam sobie, że tutaj współpracy może nie być, a wręcz wyobrażam sobie taką sytuację, że Konfederacja będzie takim elementem inspirującym, dopingującym, że jeżeli PiS będzie coś robił zbyt lajtowo, tak, zbyt spokojnie, wolno i zbyt płytko, to właśnie Konfederacja będzie mobilizowała do bardziej stanowczego, radykalnego działania. Oby tak było, prawda? No bo tutaj mam nadzieję, że jednak dużo więcej łączy niż dzieli. W tych kwestiach na pewno, ale w kwestii z Żydami na pewno. Kochani, może bym tak prosił, żeby te pytania zadawać i zacząć od tematu najpierw i żeby miały osoby szansę się włączyć. Także jak ktoś chce zadać pytanie, to proszę to zasygnalizować. Już momencie. Ja bym chciał zadać też pytanie dotyczące tego, bo Pan być może przeoczyłem, musiałem niestety wyjść, jeszcze inne spotkanie się gdzieś odbyło. Ale mam pytanie, czy zdarzyło się Panu, bo Pan musiał czytać, badać i musiał też Pan się spotykać z tymi wszystkimi osobami, które no, mają obciążone sumienie. To jest też też straszne, ale czy zdarzyło się Panu kiedykolwiek spotkać którąś z tych osób, która by wyraziła skruchę, w jakikolwiek sposób wyraziłaby autentyczną skruchę? Wydaje mi się, że starałem się o tym powiedzieć. To no, niestety muszę odpowiedzieć przecząco. Nie spotkałem tego typu osoby ani po stronie żyjących sprawców, czyli jeszcze właśnie tych zbrodniarzy komunistycznych, ani ich rodzin. Nigdy nie usłyszałem też właśnie słowa zrobiłem źle, przepraszam, może to był błąd, zawsze to było, prawda, takie wychodzenie okrakiem, że no takie znane właściwie slogany, że to jest wina przełożonych, przełożeni oczywiście nie żyją od dawna, że mnie zmusili, że to jedyna taka historia w moim życiu, przez przypadek, nie wiedziałem, no i tak dalej. No więc niestety, no ksiądz by pewnie oczekiwał od nich jakiegoś rachunku sumienia. Ja też muszę przyznać, takiego rachunku sumienia oczekiwałem, ale się nie doczekałem i się już pewnie nie doczekam. Jeśli można w tej całej zbiorowości tych bandytów komunistycznych, dwie postaci jeszcze chyba zasługują tu na podkreślenie. To jest Joachim Stoltzmann, ojciec prezydenta Kwaśniewskiego. Drugi to jest profesor Bauman, który uciekł. O nich nie mówiliśmy. Uciekł, ale ja się akurat za bardzo interesuję tym wszystkim i mi nie uciekli. A w związku z tym chciałbym, żeby Pan też nam tutaj powiedział troszeczkę na temat tych postaci, choć ja mam dużą wiedzę. Natomiast są też ciekawe przypadki, tak? Bo profesor Bauman dzisiaj jest podawany na uczelniach jako przykład no, wspaniałego socjologa światowej sławy, doktoraty, habilitacje, profesury powstają na jego teoriach, gdzie on, to jest właśnie to, co ksiądz zapytał. On nigdy nie powiedział, przepraszam, jestem winny, zrozumiałem, że źle
dużo by zyskał, tak? I ta sytuacja z Wrocławia, kiedy on przyjechał tutaj, doprowadzono do burdy, bo studenci się zbuntowali przeciwko po prostu stawianiu tego autorytetu w murach szacownej uczelni, to jest właśnie przykład tej buty, która u tych ludzi dalej funkcjonuje. Więc i jeszcze ta rzecz, którą ja zawsze podkreślam, bo ci bandyci, ci komuniści, to oni mają swoje pochodzenie i celowo też byli tutaj przemieszczeni przez Stalina po to, żeby wyniszczyć naród polski, wyniszczyć elity. Jak dużo się da, im więcej, tym lepiej. I dzisiaj oni są schowani, bo zrobili swoje. O tym ostatnim wątku mówiliśmy, wydaje mi się. Tak. dosyć sporo rzeczywiście to jest sprawa, której pominąć nie można. Nie ma żadnego zresztą powodu. Tu jest pewna prawidłowość, którą Państwo zapewne znają, że im wyżej, tym więcej było właśnie przedstawicieli narodu wybranego. W tym aparacie śledczym wśród tych prymitywnych pałkarzy, że tak się wyrażę, prawda, tych właśnie ubeków, raczej niewiele jest, prawda, osób narodowości żydowskiej, no chyba, że właśnie wśród tych, którzy zawiadują tym towarzystwem, no bo wiadomo, że tutaj był Józef Goldberg-Różański, prawda, szef Departamentu Śledczego, czy wiceminister bezpieki Roman Romkowski. Mówiliśmy o nim na jednym z poprzednich spotkań. Tak naprawdę Nathan Nasie Grinszpan-Kikiel, prawda, tak się nazywał ten człowiek. No rzeczywiście nadreprezentacja była w tych kluczowych punktach typu właśnie sądownictwo, prokuratura. Oczywiście wśród komendantów obozów tutaj słynna postać Szlomo Morela. No rzeczywiście no, gdy się dociera do życiorysów tych osób, no to pochodzenie prędzej czy później wychodzi. Ono może być mocno zakamuflowane, ale jednak tego ukryć się całkowicie nie dało. Myślę, że ciekawszą z tych dwóch postaci Izaka Stolzmana, prawda, i Zygmunta Baumana jest ten drugi, prawda, bo to nam pokazuje też, zresztą on był i jest ważniejszą postacią. Stolzman był właściwie takim szeregowym, prawda, funkcjonariuszem. Był większym bandytą od Baumana. W sensie, no to zależy, jak rozumiemy właśnie bandytów, prawda, no bo tak, takim bandytą dosłownym był rzeczywiście większym, natomiast myślę, że Bauman wyrządził więcej szkód, ponieważ właśnie systemowo, prawda, bo z frontu służb specjalnych został zrzucony na front nauki, prawda. Zresztą to jest bardzo podobny przykład do zapomnianego trochę, a wspomnianego przeze mnie Włodzimierza Brusa, tak? Włodzimierz Brus, czyli mąż Heleny Wolińskiej, był najpierw w aparacie politycznym tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, zanim trafił na Uniwersytet Warszawski. Zresztą, tak jak Bauman, był bardzo cenionym profesorem, tylko że on nie był socjologiem, prawda, tylko był ekonomistą, ale też zajmował się Europą Środkowo-Wschodnią, miał katedrę w Oksfordzie właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, no i był de facto naszym reprezentantem, prawda? Właśnie wśród tych środowisk oksfordzkich traktowali go jako człowieka z Polski, prawda? No tak samo jak się traktuje dzisiaj Jana Tomasza Grossa czy Jana Grabowskiego, prawda? Ich się uważa jako naukowców polskich wręcz, prawda? Że oni reprezentują polską rację stanu. Wiemy dobrze, że jest całkowicie odwrotnie, prawda? I bardzo ciężko jest wytłumaczyć tym elitom, prawda, tak zwanym zachodnim, że można się urodzić w Polsce, a można potem prowadzić kurs wybitnie antypolski. To jest chyba rzeczywiście wyjątkowy przykład, prawda? Jak można się wyrodzić z kraju, w którym się urodziło. No, ale to jest niestety charakterystyczne dla komunistów. No przecież Bolesław Bierut, kto to był, tak? No to on nawet nie był Żydem.
On był Polakiem urodzonym w kraju, prawda? Nie, no, coś, i coś się złożył. I co się złożył? Nie, no Borusek, Bolesławie, nie. Na pewno nie. No właśnie, no można było zdradzić. Można było całkowicie odejść od tego, w czym się było wychowywane. Zresztą Jaruzelski tutaj jest też przecież no, potwierdzeniem tej reguły, prawda? Urodzony nawet w rodzinie, prawda, o tradycjach tradycyjnych, szlacheckich, katolickich, i co się potem stało, tak? No jeden z głównych zbrodniarzy, który dopuszczał w ogóle, żeby Polska zniknęła z mapy Europy, prawda? W wyniku III wojny światowej nuklearnej. No więc urodził się jako Polak, no ale to wszystko zostawił gdzieś w przedsionku, w sieni, prawda? Gdzieś przed domem. Zygmunt Bauman to jest postać, która do dzisiaj niestety wyrządza wiele szkód. Ja myślę, że to jest tak, że nasi bohaterowie, choć zamordowani, dzisiaj mogą nam przynieść wiele dobrego. No i to dlatego też tak się boją ich, ta druga strona tak się boi ekshumacji i pogrzebu. No, zresztą to widzimy, jak wyglądał pogrzeb Łupaszki, czy Inki, czy Zagończyka, jakie to były manifestacje patriotyczne. No i wokół tych bohaterów, wokół ich idei się koncentrujemy. No ale właśnie druga strona ma też, jak już mówiliśmy dzisiaj, wiele swoich idoli. I takim idolem mniejszym jest zapewne Włodzimierz Prus, choć pozostaje właśnie autorytetem w świecie ekonomii wybitnym. No i ma też swoich uczniów, następców, ale jeszcze większym jest o zgrozo Zygmunt Bauman, major Zygmunt Bauman, bo jego rzeczywiście droga życiowa była no, bardzo krwawa. Ja tylko przypomnę te podstawowe fakty. On był członkiem milicji moskiewskiej, czyli tej po prostu sowieckiej w czasie wojny. Był w aparacie politycznym też LWP, tak jak Włodzimierz Prus. Był w końcu w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skrajnie zbrodniczej formacji, odpowiedzialnej po prostu za likwidację, ściganie band, prawda, reakcyjnego podziemia, czyli właśnie walczył z naszymi chłopakami. Zygmunt Bauman, późniejszy wielki autorytet. No właśnie, ale później on to wszystko przerobił na koncepcję naukową i to jest bardzo sprytne to, co on zrobił, ponieważ koncepcja Baumana, ta płynna nowoczesność, czy po nowoczesność, tak to się nazywa. Ja tego czytać nie mogę, muszę przyznać. Ja tylko liznąłem to i odłożyłem w kąt. Nie jestem w stanie przebrnąć przez ten pseudonaukowy bełkot, przepraszam za określenie, ale ten pseudonaukowy bełkot ma swój określony cel. Z jednej strony w sferze, powiedzmy, globalnej ma pokazać, że wszystko wolno, wszystko jest płynne, wszystko jest relatywne, w stylu Jurka Owsiaka, prawda? Rób to, co chce. Wszelkie konfiguracje, chwyty są dozwolone, ale to było też bardzo pomocne jemu samemu, bo on tym samym chciał powiedzieć, że my, funkcjonariusze komunistycznego systemu, winni w żaden sposób nie jesteśmy. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność indywidualna, jest tylko odpowiedzialność zbiorowa. Są tylko pewne zbiory, prawda, osób. Jeżeli chcecie rozliczać, sądzić, to te zbiory sobie sądźcie. Jednostka niczym, prawda? Osoba ludzka nie istnieje, prawda? I w sensie świeckim, i w sensie religijnym. No więc ta koncepcja płynnej ponowoczesności była też próbą takiej ucieczki do przodu, tak jak na przykład teoria mniejszego zła Wojciecha Jaruzelskiego. No to jest na innym poziomie oczywiście abstrakcji, natomiast służy dokładnie temu samemu, żeby jednostkową winę po prostu całkowicie znieść. Przypomnę tylko, że Zygmunt Bauman miał Krzyż Waleczny, kto wie, prawda, za właśnie rozprawę z reakcyjnym podziemiem i jeszcze za życia tego profesora wybitnego
domagałem się wielokrotnie jego po prostu osądzenia. Moim zdaniem ten człowiek powinien był trafić za kratę jako zbrodniarz komunistyczny. No to większość osób, domyślałem się Państwo, łapała się za głowę, znaczy, czy ja zwariowałem, tak? No przecież to jest wybitny profesor renomowanych światowych uczelni, jakże szanowany autorytet, a tutaj są tacy, którzy by go chcieli, prawda, zamknąć do jakiegoś lochu. No tak po prostu się nie godzi. Zresztą powiem Państwu więcej. No to, co się dzisiaj dzieje, dobrze, że do tego punktu doszliśmy, bo można diagnozować sytuację, prawda? Ale trzeba by z tej sytuacji też, z każdej sytuacji trzeba by wyciągać wnioski. Moim zdaniem te osoby, które dzisiaj szkalują Polskę, typu właśnie towarzysz Szczerbasty, typu towarzysz Senyszyn, typu Jerzy Urban Party, mogą sobie Państwo zobaczyć na YouTubie. Nie zachęcam bynajmniej, tak? Ale odbyła się taka imprezka na Forum Mokotowskim w Warszawie. 86. urodziny Jerzego Urbana. Gawieć, niestety tam przeważała polska młodzież, skandowała Urban, Urban, Urban. I Urban pierwszy raz przynajmniej tak powiedział, trudno mu wierzyć, bo chyba nie wiem, czy on w ogóle w życiu powiedział prawdę kiedykolwiek, ale pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją, że ktoś skandował Urban, 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 czyli tak go fetował. Ale do czego zmierzam, drodzy Państwo? Zmierzam do tego, że Urban też powinien siedzieć. Dla mnie to jest sytuacja oczywista. To jest oczywista oczywistość. Przecież to jest propagandysta komunistyczny, który przykrywał zbrodnie swoich czerwonych kolegów. Odbywał potworne seanse nienawiści wobec Polski, wobec polskich patriotów, wobec księdza Jerzego Popiełuszki, a gdy już to się stało, to oczywiście udawał, że nic takiego nie miało miejsca, że on nie wie co. Może sobie ksiądz Jerzy Popiełuszko też do Mandżurii uciekł, tak? Jak nasi jeńcy, prawda, ze Starobielska. To więc paskudna postać, ale na tym nie powinno to się kończyć, prawda? Dla mnie, i od tego zaczynaliśmy też naszą rozmowę dzisiaj, mordercą, zbrodniarzem komunistycznym jest nie tylko ten, który strzela w tył głowy. Dla mnie mordercą komunistycznym jest, powtarzam, ten, który doprowadził do aresztowania. I tu mieliśmy Helenę Wolińską-Brus. Ten, który oskarża na przykład przed sądem, przed tak zwanym sądem komunistycznym, w przypadku rotmistrza Pileckiego, pan Mariusz Czesław Łapiński. Ten, który w końcu wydaje wyrok. Stefan Michnik, Mieczysław Widej, słynna postać, kiedyś Akowiec, a potem ponad 100 wyroków śmierci na Akowcu. Ale dla mnie zbrodniarzem komunistycznym jest również Jerzy Urban, który był członkiem Związku Przestępczego o charakterze zbrojnym. Jego odpowiedzialność jest nie mniejsza, bo kłamstwo komunistyczne jest też zbrodnią komunistyczną. To jest współsprawstwo. Taka kategoria w prawie karnym istnieje, przynajmniej w prawie karnym cywilizowanych krajów. No, u nas to jest takie właśnie niestety trochę rozmyte. No, ale Urban oczywiście nigdy nie stanie przed sądem, ponieważ jest wybitnym myślicielem, jest wielkim autorytetem, no i ma też rodzinę, która się nazywa podobnie. W Polsce się nazywają Urbanowie, a gdzie indziej Urbachowie. I to nam chyba wyjaśnia też tę sprawę. Był taki, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, sprawa bardzo, bardzo przykra i do dzisiaj nierozliczona de facto. Mówi się o Warszawie, o czyściciele kamienic. Ale taki proceder miał miejsce na przykład w Krakowie. I tam się pojawił na przykład taki adwokat Mel Urbach. Może to zbieżność tylko nazwisk. Ja chciałam powiedzieć, bo tak rozmawiamy tutaj o autorytetach profesora, który
ewentualnie wykładają gdzieś tam na wyższych uczelniach dla ludzi, którzy no już są, można powiedzieć, dorośli, mają ukształtowany jakiś tam światopogląd. A ja chciałam zwrócić uwagę, bo jestem mamą akurat w wieku szkolnym trzech córek, nauczyciele historii i nauczyciel polskiego. To są ludzie, którzy co roku wypuszczają na rynek, można powiedzieć, kolejnych wyborców o poglądach lewicowych, ponieważ właśnie dokładnie tego uczą ich w szkole. I no, chciałam zapytać tutaj, co możemy z tym zrobić, jeżeli w szkołach, znam takie szkoły, gdzie na przykład 1 marca nie istnieje, to nie jest żadne święto. Nie wiem, na 11 listopada jest jakaś tam akademia, na 3 maja, tak? A 1 marca jest dniem takim jak każdy inny. Moje pytanie, no 4 lata już minęły, co możemy zrobić z tymi naszymi dziećmi? Bardzo zasadne pytanie. Ja bym powiedział tak, że 4 lata i zapewne spodziewałem się też więcej w różnych sprawach, ale cieszę się z tego, co jest, co było. Chcę sobie to tłumaczyć tylko i wyłącznie oporem materii, prawda, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocny, prawda, w wielu sprawach. Widzieliśmy, jak reagowało środowisko sędziowskie, prawda, de facto po prostu występując przeciwko państwu polskiemu, tak? Natomiast no, to na pewno nie wyczerpuje też tematu i tutaj są potrzebne po prostu zdecydowane kroki. Na pewno takim krokiem w sferze, o której mówimy, nie jest reforma pana ministra Gowina, prawda? I to nie o to chodziło. I no, bardzo, bardzo ubolewam z tego powodu, prawda? Bo uważam i głoszę tą tezę od dawna, że kluczem do tej sprawy, o której pani mówi, jest po prostu dekomunizacja wyższych uczelni, prawda? I to się powinno stać jako jedna z pierwszych czynności, nawet chyba ważniejsza niż reforma wymiaru sprawiedliwości, tak? Bo to jest właśnie stan naszej świadomości, stan edukacji naszych dzieci. Jeśli dalej komuniści będą uczyli naszych dzieci, no to niczego nas nie nauczą. To nie będzie 1 marca, tylko będzie 22 lipca, prawda? I Bierut będzie prezydentem, a nie mordercą, prawda? Jaruzelski też będzie wielkim wybawicielem ojczyzny i Lech Wałęsa będzie prawda, samodzielnie obalał komunizm. No niestety, to możemy się śmiać, prawda? Ja teraz sobie pozwalam na taką drwinę, ale to jest bardzo poważna sprawa. No bez tego nie ruszymy de facto. Mówiliśmy na poprzednim spotkaniu o tym dosyć dużo, prawda? O stanie naszej edukacji, no, który jest katastrofalny niestety. Ja to wiem po sobie. Znaczy, receptę zaproponowałem, tak? Nie widzę innego rozwiązania, jak po prostu zdekomunizować to towarzystwo, ale jeżdżąc po kraju wiem, że na przykład teraz mamy jako Fundacja Łączka taki projekt, który się nazywa Witold Pilecki, Święty Polskiego Patriotyzmu, to jest to określenie, którym nazwał swojego dowódcę mój tato, tak? Czyli właśnie Witolda Pileckiego. Program skierowany do szkół różnych stopni i na mnóstwo maili, prawda, zaproszeń. Odpowiedzi jest kilka, prawda, z całej Polski, tak? No więc staramy się jakoś pomóc, wiedząc, że ta edukacja jest mizerna. Ale nawet właśnie ludziom z zewnątrz nie można nam się, prawda, dostać tam, no bo zobaczą, prawda, jaki jest temat, kto jeszcze tutaj ten temat ma przedstawiać, tak? No nie, prawda? Gdybym był Zygmuntem Baumanem, to pewnie by mnie przyjęli, prawda, z otwartymi ramionami, albo gdybym był Robertem Biedroniem, no to też oczywiście, prawda, bardzo prosimy, szczególnie jakiś tęczowy piątek. To tak, jeszcze tylko słowko napomnę, to tak właśnie dzisiaj było w szkołach, przecież był ten tęczowy piątek, tak? I moja córka chodzi do liceum we Wrocławiu i dzięki Bogu, że tak powiem, jej szkoła tego nie obchodziła i po prostu uczniowie wpadli na taki pomysł, że manifestacje się ubrali na czarno, nie na tęczowo, na kolorowo, bo oni nie popierają tego, co mówią. I takie coś, jak łatwo wprowadzić do szkoły,
i przez nauczycieli dla dzieci, a nauczanie o patriotach i tak, to po prostu nie ma siły przebicia. To jest po prostu, jak to łatwo wchodzi, a to, co jest wartością, to po prostu nie jest dopuszczane. Profesora Baumana to jeszcze można zdekomunizować, ale nauczycieli historii, którzy urodzili się już w takich latach, że już ich dekomunizacja nie obejmuje, bo wtedy byli dziećmi, a uczą dokładnie tego samego, czego nauczyli się od swoich rodziców, starych komuchów, no co z nimi zrobić? Oni uczą historii nasze dzieci. To są procesy całe. Nasze dzieci. Samorządy, wybory dyrektorów szkół. Dyrektor szkół kreuje. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości jedną z bohaterek Akademii była pani feministka z Krzywicka, Irena, z lat 20. Słynna feministka. I to są nauczyciele polskiego, którzy promują takie wartości w szkołach. Wzięło się to, jak wszyscy wiemy, drodzy Państwo, z tego, że no, do szkół trafiają absolwenci wyższych uczelni, prawda? I skoro to nie zostało przez lata naprawione, no to mamy dzisiaj tego efekty, prawda? I ten problem jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny. Ja myślę, że jednak no, pewna wymiana pokoleniowa, mam taką nadzieję, że zmieni tę sytuację, no bo jednak mamy dzisiaj w przestrzeni publicznej te wartości, których nie było, prawda? Jednak możemy złorzeczyć, że pewne procesy idą zbyt powoli, prawda? Że chciałoby się więcej właśnie dekomunizować, czyścić i tak dalej. Ale proszę zauważyć, jednak w sferze świadomościowej jakże wiele się zmieniło. Nawet ta telewizja publiczna, prawda? Dzisiaj jest jednak inna niż w czasach brunatnego Roberta Kwiatkowskiego czy Juliusza Brauna. To są rzeczy nieporównywalne. No więc i media, tak? Może bardziej radio rzeczywiście niż telewizja, bo jestem trochę tu i widzę, prawda, co się dzieje, gdzie jest więcej treści takich misyjnych, powiedzmy patriotycznych, więcej jest w radiu zdecydowanie. No ale zobaczmy, jakie dzisiejsze państwo polskie, jakie ma stosunek do naszej historii. Kogo uważa za bohaterów, a kogo za zdrajców? Myślę, że prezydent Rzeczpospolitej formułuje tę sprawę jednoznacznie. Chociaż zdarzają się drobne tam pomyłki typu tam Wał Pomorski, czy tego typu historie, tak? Ale generalnie jednak kierunek jest inny, prawda? To jest uczczenie jednak tych, docenienie po latach tych, którzy rzeczywiście walczyli o wolność, niepodległość, a nie komunistów, prawda? Krótko mówiąc, tak jak było kiedyś. Instytut Pamięci Narodowej też oczywiście, tu mógłbym wskazać szereg problemów, głównie w pionie śledczym, ale jest to instytucja, która opowiada prawdziwą historię, dlatego chcą ten instytut zlikwidować. Więc dzieje się naprawdę dużo dobrego i nasza świadomość została bardzo mocno naprawiona. No i kierunek jest dobry, tylko trzeba właśnie pomagać tym sprawom. Trzeba jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze radykalniej. Ja bym jeszcze tutaj powiedział, że może tak dopowiedział takie zdanie do Pana tutaj wypowiedzi, że warto zwrócić uwagę na wielką rolę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bo powiedzmy sobie wcześniej, dlatego też gdyby nie Radio Maria, Telewizja Trwam, gdyby nie ten słuchacze, elektorat, Prawo i Sprawiedliwość by sukcesu nie odniosło. Powiedzmy sobie wprost, bo świadomość tam jest bardzo wysoka, ludzi, dużo jest prowadzonych wykładów, dużo jest właśnie objaśniających sytuacje, choćby żołnierzy wyklętych, zapraszanych takich jak Pan, inni profesorowie, doktorzy, którzy materię znają, mają szansę, realną szansę swobodnego, bez skrępowania wypowiedzi się na ten temat. Więc też warto zauważyć, że, bo tak dużo mówimy o różnych mediach, a tak każdy gdzieś się tak skrzętnie gdzieś chowa tą wypowiedź, jednak ja myślę, to zauważenie, bo to jest jednak istotne. Jest pewna oczywista oczywistość. Tak? Bardzo wielkim takim dobrodziejstwem dla naszej ojczyzny. Ja pewnie, znaczy, oczywiście, tak, szereg takich miejsc. Ja sobie, drodzy Państwo, przypominam i może Państwo sobie porównają dwie sytuacje. Czyli rok 2019 i na przykład
chwila, wiem, rok 1999. Bardzo dobrze pamiętam tamte czasy. Funkcjonowałem już właśnie jakoś tam w mediach, prawda? I pamiętam, że właściwie były dwa tytuły, dodajmy, całkowicie niszowe, w którym ja mogłem mówić i pisać to, co chcę, i było to przyjmowane. Tak, dwa tytuły. Wiedzą Państwo, jakie to były tytuły? No tak z ciekawości spytam. Lata 90., no połowa lat 90. Jak wtedy wyglądał rynek mediów w Polsce? Gdzie można było tego typu wartości, o których dzisiaj mówimy, prezentować? Najwyższy czas. Dokładnie, najwyższy czas. Tygodnik i Tygodnik Solidarność. Dokładnie, tak, i tam pisywałem właśnie regularnie w tych dwóch miejscach. Naszego dziennika głos jeszcze wtedy nie było. Olszewskiego Głos był, gazeta była. No jeszcze był Głos, tak, no rzeczywiście, tak. Ale on tam miał, zdaje się, perypetie, ukazywał się potem, nie? A proszę zobaczyć dzisiaj, prawda, jaka jest dzisiaj sytuacja. Prawda? Ja już nie mówię o telewizjach, chociaż tutaj też mamy wielką zmianę, prawda? Bo właśnie jest Telewizja Trwam, jest Telewizja Republika, są przecież telewizje narodowe, prawda? Ale mamy na przykład tygodniki, prawda? Mniej czy bardziej prawicowe, tak? Ale jednak, prawda? Nie jest to gazeta wyborcza. Wtedy monopolistą była Gazeta Wyborcza, prawda? Potem powstał jeszcze nadomiar złego TVN, no i właściwie można było powiedzieć, że czas, prawda, czas się skończył, że tu się już nie da nic działać, a jednak coś poszło do przodu. Proszę zobaczyć na przykład te dodatki historyczne, cieszą się do właściwie wszystkich gazet, cieszą się wielką popularnością, prawda? No najgorzej jest oczywiście na rynku gazet codziennych, prawda? No to jest Internet, ile zrobił, oczywiście. No, ile zrobił, ale... Ale też ile tam jest... Najważniejsze portale to jest Onet, tak. Interia, WP, a w prawicowych portali... Dokładnie. Jest bardzo mało, no ale tak samo jest, jeśli chodzi o dzienniki, prawda? Dzienniki, no jest wciąż Gazeta Wyborcza, jest Rzeczpospolita, która jest, ktoś powie tam, prawda, centroprawicowa, dla mnie to jest lewicowe pismo, prawda? Zależy, jaki kto ma pogląd na rzeczywistość. Dla niektórych Platforma Obywatelska to jest partia prawicowa, tak? Ja to słyszę, to resztki włosów mi wypadają z głowy, prawda? To zupełnie nie tak, ale to wcale nie jest komfortowa sytuacja. Nam się wydaje, prawda, że jest monopol prawicowych informacji, tak? Bardziej radykalnych czy umiarkowanych wcale nie, prawda? Ale jest nieporównywalnie, jeśli chodzi o właśnie lata 90., kiedy była dominacja tylko i wyłącznie liberalnej lewicy, która de facto z komunizmu bądź ze współpracy z komunistami wyrosła. No i to była dramatyczna sytuacja rzeczywiście, więc nie jest tak źle, ale pracujmy wszyscy, żeby było lepiej. Musi być lepiej, drodzy Państwo. Ja na przykład sobie życzę, żeby no wiem, że tego Michnika już się nie uda pewnie pociągnąć do odpowiedzialności, ale cały czas mam nadzieję, że się uda żyjących sprawców stanu wojennego, na przykład członków WRON, tak? Już nie mówiąc o wspomnianym Urbanie. Także to się wreszcie, że wreszcie coś tutaj drgnie, prawda? Ale to właśnie, no, to jest ta skamielina sądowo-prokuratorska, bo przecież pion śledczy IPN-u jest pochodną tego, co się dzieje w sądach i w prokuraturze powszechnej. Tak? Ci ludzie stamtąd się wywodzą. Prawda? No i jak oni mają dzisiaj działać dla dobra ojczyzny antykomunistycznie, skoro często nawet mają rodowody komunistyczne? No? Ja się zastanawiam i pewnie Pana też to interesuje. Dlaczego przychodzą pierwsze wskaźniki dla PiS-u, powiedzmy, wysokie, a później one spadają? Dlaczego nie ma druku ścisłego zarachowania? Dlaczego pieczątki są tylko w kopercie, którą można tą samą kopertę, którą Pan otwiera, kartą zapakować i trafia do pracownika urzędu gminy? On jest na dyspozycję do... Pyta Pan mnie o rzeczy, na których całkowicie nie znam. To... Ale właśnie mówię, będę się mądrzył, jakie to jest zabezpieczenie? Gdy dajemy karty, sam burmistrz zamawia karty, odpowiednią ilość, nie jest ten po prostu urząd inny dostarczany, on zamawia, on wie, jakie ma karty, on ma dostęp, bo ma pracownika, który po prostu, bo wiem, byłem do końca w ostatnich wyborach,
że wchodzi pracownica, zdaje ten pan, poszedł i trzy razy już, czy czwarty jest ten sam pan. A przecież tu można było robić rotację, żeby nie było jakichś takich kontraktów czy układów. I nam cały czas leci, a po prostu innym wzrasta. Jak zaczynają liczyć, im dłużej liczą, to się innym partiom przybywa, a PiS sobie spadł. I to nie jest pierwszy raz, to nie jest nowość. To nie jest nowość. Ale powinno już kiedyś było mowa o drukach ścisłego zarachowania. Nie to, że on sobie nadrukuje kart, ile chce, te numeryczne i po prostu i nie ma sprawy, żeby tam były przekręty. Tutaj zapewne Państwo musieliby zaprosić kolegę Dybowskiego na przykład, tak? Który się na tym świetnie zna. Marcin Dybowski, Ruch Kontroli Wyborów, tak? I on by tutaj pewnie powiedział wiele ciekawych rzeczy. To jest jakby poza moim oglądem. No, wiem tyle, co z mediów, tak? Ale to nie jest żadna wiedza tajemna, więc niczego tutaj mądrego nie powiem. Jeszcze chciałbym, żeby pan coś się wypowiedział na temat Republiki Pińczowskiej. Mówi się o Powstaniu Warszawskim, a równocześnie wybuchło powstanie w Pińczowie. Republika pograła Niemców aż pod Kraków. Co prawda się później to załamało. Mam tutaj opis. 15 tysięcy partyzantów walczyło i gnało Niemców. Walczyło z Galicją przeciwko sobie, mieli w niemieckich mundurach. I po prostu dość poważne poznali ich pod Kraków. Dzisiaj się słyszy, że jakiś konie bardzo dobry przejął, gdy mu przedarli drogę. No cóż, o wielu rzeczach nie mówiliśmy dzisiaj. Dobrze, że pan wspomina. Była Republika Pińczowska, było z takich powstań, prawda? No to warto oczywiście mówić o wszystkich, ale było też powstanie wileńskie, często trochę na skróty nazywane operacją Ostrabrama. To było powstanie po prostu przeciwko Sowietom. Było powstanie zamojskie na przykład, mało znane, to była reakcja przecież na operację właśnie wymierzoną w dzieci zamojszczyzny. To tam wybuchło rzeczywiście powstanie, które zablokowało w dużej mierze właśnie tą akcję germanizacyjną. Także takich momentów w historii mamy mnóstwo i ja właściwie ciągle znajduję takie ważne epizody, czy nawet większe historie, o których wcześniej nie wiedziałem. Cały czas się uczę też, prawda? Bo przecież ja się też nie uczyłem tego, drodzy Państwo, w szkole, tak? No to wszystko, tego wszystkie, ani na uniwersytecie, no nie było tej, już wtedy, prawda, w latach 90. Jednym z głównych, raz, że była kadra komunistyczna, tak? Która nas uczyła, a z takich zajęć dodatkowych, no to oczywiście była historia Żydów, prawda? To nam wtedy już mocno promowali. Jeżeli ktoś chciał pogłębić swoją wiedzę, to właśnie w tym kierunku, prawda? Jacyś tam, myślą Państwo, że ja się uczyłem o żołnierzach wyklętych, no skąd? No przecież to w ogóle nie to miejsce, nie ten czas, tak? No to wszystko trzeba było samemu wykuwać, prawda? No i to i szczęśliwie z mojej perspektywy jest kolosalna zmiana. Tak? Dzisiaj się o tym mówi, dzisiaj mamy takie spotkanie, dzisiaj mówi o tym również państwo polskie, prawda? I to jest wielki sukces i mam wrażenie, że mam swój drobny wkład też w tę historię, że dzisiaj ta historia jest mniej zakłamana niż jeszcze nawet 8 lat temu. No i właśnie. Ja myślę, że archeologia to jest takie bezpieczne określenie, bo jak Państwo pamiętają, pojawiły się też takie jak wykopki na przykład. To jest taki wciąż profesor Andrzej Fiszka, który właśnie takie teorie głosił, jak mieliśmy wielki problem na Służewie Warszawskim i Fundacja Łączka, przepraszam, i ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka, kiedy tam próbowaliśmy wspólnie to miejsce
przebadać, no to pojawił się profesor Andrzej Friszke, który powiedział, że właściwie komu są potrzebne takie wykopki. No, profesor Andrzej Friszke wtedy należał do bardzo wpływowych postaci ówczesnego Instytutu Pamięci Narodowej. No, więc taki był stosunek. Dzisiaj ten stosunek jest zupełnie inny. Dzisiaj nikt by nie śmiał powiedzieć, że to są jakieś wykopki, prawda? Tylko są to poważne prace ekshumacyjne. I to jest chyba najlepsze określenie, prawda? Ekshumacje, identyfikacje prowadzące do pochówków, ale gdzie tam? No jesteśmy na początku tej drogi dopiero. To jest skala poszukiwań jest ogromna, wynikająca ze skali zbrodni. My sobie nie zawsze zdajemy z tego sprawę, bo tych informacji też nie było przecież, ale to nie jest tak właśnie, jak twierdzi Czarzasty czy Senyszyn, czy nawet niektórzy naukowcy, prawda, Polskiej Akademii Nauk czy innych instytucji, że opór po 1944 roku był marginalny, że to były jakieś małe grupki, prawda, które nie miały pomysłu na życie, no to poszły do lasu i tam, prawda, machali sobie szabelką. Zupełnie odwrotnie. Skala jest kilkudziesięciotysięczna, prawda? Nawet to profesor Jan Żaryn chyba jako pierwszy sformułował taką tezę, że w tym powstaniu antykomunistycznym po 1944 roku brało udział nawet 200 tysięcy ludzi, prawda? W różnych oczywiście szeregach, formacjach, formach, tak? Nie tylko z bronią w ręku, ale chodziło o działalność patriotyczną szeroko pojętą. To jest też konspiracja młodzieżowa na przykład, o której wciąż mało wiemy, a którą do obiegu wprowadził IPN i chwała mu za to w roku ubiegłym. Szczególny nacisk położył na konspirację uczniów w szkołach, prawda? Młodych Polaków, młodych polskich antykomunistów. No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę, prawda? Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, załóżmy, że około 20-30, to są wciąż dane trudne do ujęcia. Ale powiedzmy ten minimalny próg, prawda? 20-30 tysięcy osób zginęło gdzieś, zostało zamordowanych, prawda, w lasach, czy też właśnie zostało zamordowanych w więzieniach i potem skrytobójczo gdzieś barbarzyńsko potajemnie pochowanych, prawda, czyli wrzuconych do tych dołów, no to dzisiejsza ilość odkrytych, no to jest około 500 osób, tak? No to widzi Pani, jaka jest skala problemu, tak? A to jest tylko Polska, przecież mamy dziesiątki tysięcy na Ukrainie, tak? Bo tam się koncentrował polski opór. I to oczywiście mówimy o różnych okresach. Mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, prawda? Tam zostali nasi właśnie na dzisiejszej Ukrainie. Mówimy o wrześniu 1939 roku, bo jednak opór antysowiecki był, prawda? Wbrew temu, co się też mówiło w PRL, właściwie nie mówiło, prawda? Że Polska nie walczyła w ogóle, bo nie miała z kim walczyć, bo nie było wroga na wschodzie, prawda? Więc po co? To jest oczywiście ludobójstwo wołyńskie. To są dziesiątki tysięcy ludzi, więc jeśli dołożymy te ofiary, no to mamy, prawda, ilości w ogóle obłędne i to ktoś kiedyś to musi zrobić. Nie wiem, jaki jest. Chciałbym znowu wierzyć, że Ukraina dzisiejsza pod wodzą pana Zełenskiego rzeczywiście się otworzy na badaczy polskich, ale gwarancji żadnych nie mamy, prawda? Czy to znowu nie jest udawane? Z wypowiedzi naszej strony można sądzić, że jakiś, no to nie jest przełomik nastąpił, prawda? Ale to się musi przekuć na po prostu realne prace. Muszą wpuścić naszych badaczy na terytorium Ukrainy. I to... Nie miejmy w głowie. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi o Ukrainę i tego prezydenta marzenia namaszczonego w Tel Awiwie. Czy mogę jeszcze jedno pytanie? Tam mogą być inni, bo tam są ciągle tacy, prawda? No to są... Zresztą znają Państwo to bardziej tak na poziomie doktryjki, że być może obecny prezydent Ukrainy jest zapewne nie synem, ale może być wnuczkiem kogo?
Boja Żeleńskiego. Jeszcze jedno pytanie. Nazwisko jest de facto to samo, tak? No i pochodzenie też. Ale chciałem zapytać. Plany utworzenia tego nowego państwa Izraela na Ukrainie to jest, nie wiem, jakieś realne zagrożenie, czy tak. Ja myślę, że to się dzieje, tak? Że to ma miejsce. Bardzo mało wiemy na ten temat, bo to trzeba by być ekspertem od prawda, z Ukrainy. Ja takim nie jestem, natomiast z tego, co słyszę, z tego, co do mnie dociera, z tego, co wiem, no to rzeczywiście możemy mieć takie państwo zaraz, jeśli już nie mamy właśnie początku takiego państwa, przy naszej granicy i właściwie jak do tego podejść, prawda? Jak to traktować. Jeszcze w kontekście drugim, że właściwie Rosja połyka Białoruś, prawda? No to wszystko jest jednak niepokojące bardzo. I cóż, tych zagrożeń jest zbyt wiele w tej chwili, bo tak jak powtarzam, no są te otoczenie nasze jest nieprzychylne. Mamy nierozliczone sprawy komunistyczne, mamy nowe zagrożenia właśnie w postaci tej neokomuny, prawda, neomarksizmu, czyli właśnie genderów LGBT, prawda, to jest realne zagrożenie. No, oni chcą nam rzeczywiście zbudować nowego człowieka, prawda, właściwie taki dalszy ciąg człowieka sowieckiego, prawda, tylko trochę inaczej się nazywającego, prawda, pod pozorem oczywiście tam edukacji, prawda, seksualnej, pod pozorem kształcenia, ale to jest i właśnie takich piątków, tak, tęczowych, to jest szalenie niebezpieczne. Tak, i nowy proletariat, no właśnie, no. No cóż, no zawsze tak było, że mieliśmy tych, prawda, górów, mieliśmy ideologów tych ruchów, no i też tak zwanych pożytecznych idiotów. I tych jest u nas bardzo dużo. No, może jeszcze jedno pytanie. Ja pamiętam, że w 1956 roku razem z poznańskim powstaniem było również, strajki były w Pawabagu, w Dolmelu, w Archimedesie. Wiele trzy dni ojciec mój siedział w domu, nie wyszedł do pracy. Zostało tak wszystko wymazane w papierach, że o tym się nie wspomina. Myśmy byli z Cegielskim, bo Pawabag i Cegielski to były fabryki, były podobne, nie? Wagony robiły, lokomotywy, w sumie było to połączone i trzy dni mój ojciec siedział. Mamy, co ojciec nie pracuje, dlaczego nie do pracy chodzisz, bo po prostu strajk jest i nie jesteśmy w pracy. Trzy dni wiem na pewno, czy więcej nie, ale te trzy zakłady stałe zostały wymazane, czy tu nie ma śladu, bo nawet miał ojciec znajomego, który gubę pracował i u nas nocował, mówi, bo nie będę żadną radą wysiadł na wieś, a sam u nas nocował. Broń zostawił dlatego mówi, ja nie pójdę z sześcioszałowką na tłum i za Żydów dupę nie będę nastawiał. Tak było dokładnie powiedziane. Przepraszam za słowo. I to było. I to jest święta racja, że było. I to żołnierze byli, bo nawet pokazywał, któryś żołnierz wyrwał się z jednostki tam na Grabieszynku mieszkałem. Na Halera, to jest obecnie, tam jest jednostka. I bokiem, i rozbierał, pokazywał na broń i w pewnym momencie mówi, że będzie wojna. Ja mówię, z kim? Z Niemcami? Nie. Wyjrzał się, pooglądał i poszedł do jednostki. Już szli czurkami, szykowali się, był rozłam w wojsku. Że po prostu nawet, jak ojciec mój z Pachowago przyszedł ambasador chiński i mówi, naród chiński jest z wami. To mówi, szedł, wracał po kwiatach, po prostu do bramy. Zakładu Pachowago. Było, to oczywiście zostało wszystko wymazane, czy są jakieś ślady z tego, bo przecież to trzeba mówić, bo to ludzie nastawiały głowę, nie? W historii jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Więc, no bo chwalimy się, poznać się trzeba chwali, tylko wektory też skierować właśnie na takie sprawy, a na przykład nie na to, co było konikiem przede wszystkim poprzednich władz IPN-u, bo jednak uważam IPN za centralną instytucję właśnie odpowiedzialną za tego typu rzeczy. A wiadomo, że główne zainteresowania IPN-u no, skoncentrowały się wokół Jedwabnego przez szereg lat i wokół tych kwestii, prawda? A żeby kręcić, to dopiero jest Janusz Kurtyka, prawda? Wcześniej też był prezes, potem też był prezes
Ja bym prosił pana, żeby pan zajrzał w miarę dobrze, jeśli chodzi o te sprawy. Już nie ma takiej, prawda, nacisku na właśnie badanie i przepraszanie, które ma wynikać z tego badania. Natomiast to, o czym mówiliśmy chyba, nie wiem, czy u państwa, nie wiem, czy na poprzednim spotkaniu, ale na pewno często o tym mówię, że tu jest szalenie ważne to, żebyśmy właściwie nazywali rzeczy, no bo no, historia PRL-u w ogóle jest zafałszowana. Tego typu fakty właściwie nie istnieją. A w jaki sposób to fałszerstwo wygląda? No, właśnie rzecz w języku w dużej mierze, bo jak się nazwie coś wydarzeniami i wypadkami, dobra, no to właściwie nic z tego nie wynika, prawda? Nie wynika z tego nasza walka o wolność i niepodległość, tylko, prawda, gdzieś tam ktoś, jeden czy dwóch chuliganów, prawda, czy bandytów, tak jak Złobowcy, Czarzasty, prawda, wystąpiło, tak, z jednej i z drugiej strony, ale generalnie nic takiego się nie działo. Polska jest tutaj fenomenem i to trzeba podkreślać na każdym kroku. Walki o wolność, niepodległość od samego początku do samego końca. Żaden inny stłamszony przez Sowietów naród nie ma tego typu historii. U nas właściwie jest ciągłość, prawda? Ciągłość walki, ciągłość idei niepodległościowej właśnie od polskiego państwa podziemnego przez żołnierzy wyklętych. Potem mamy za chwilę poznańskie powstanie 56, prawda? Potem mamy 76 rok, powstają, ile powstało organizacji mniej czy bardziej antykomunistycznych, prawda? Jedne chciały bardziej naprawiać system, a inne chciały zdecydowanie niepodległości, jaka to jest różnorodność form i idei. A potem mamy Solidarność, prawda? Czy ktoś miał w ogóle, no mur berliński nie obalił komunizmu jednak, tylko przede wszystkim Polska i nasze dążenia niepodległościowe, prawda? A to jest wciąż tak jakby niedopowiedziane, prawda? Tylko ktoś tę historię musi dzieciakom opowiedzieć, tak? To musimy mieć nauczycieli, którzy to zrobią, a z tym jest wciąż wielki problem. No, otóż to. Tam jest niestety problem, czego przykładem jest pani nasza noblistka, którą się nam wciska, tak, Europa nam wciska tą noblistkę, a ona chce pisać historię Polski od nowa. To tak samo moja córka właśnie powiedziała. Pani niestety od historii się pochwaliła, że dla niej wielkim autorytetem jest pani noblistka, bo to moja córka tak tu słyszy w domu, jak my rozmawiamy i... A tu mówi, no to już mówi, wiem, nie chciała nawet dyskutować z panią od historii, tak? No bo jak dla niej wzorem i autorytetem jest pani... jak ona ma... pani Olga, no to... Zresztą nie wiem, czy państwo słyszeli, można to sprawdzić, no, że właściwie pretensje też do pani Olgi mogłaby mieć Ukraina. No bo na Wikipedii ukraińskiej pani Olga Tokarczuk występuje jako Ukrainka. No więc może... O swoim narodzie może Nobla dostała... No bo zapewne jest tak, to trzeba by mocniej jeszcze tam posprawdzać, ale no, pani Olga Tokarczuk znalazła się na... Ona pochodzi z ziem zachodnich, prawda? Czyli... Od Rzeszowa. Tak, to jest z Sulechów, Sulechowa zdaje się, pochodzi. No i tam właśnie też przecież w ramach nie polskiej, tylko komunistycznej akcji Wisła, prawda? Przenoszono Ukraińców, więc wiele wskazuje na to, że to jest taka historia, prawda? Ale Ukraińcy przynajmniej internetowo się chwalą, że to oni dostali Nobla. Samo imię Olga, prawda? Moglibyśmy oddać rzeczywiście, moglibyśmy oddać panią Ukraińcą, ja się wcale nie obrażę. Tam jeszcze pan chce zabrać głos, to jeszcze na koniec. Ja właśnie chciałem, żeby może jeszcze parę słów powiedzieć o tej noblistce, może o finansowaniu przez państwo polskie za granicą na po prostu na wydawanie języka i promowaniu. W ostatnim choćby dziesięcioleciu, ile jest państwowych pieniędzy poszło, żeby ją wypromować.
troszeczkę można było... Ach, nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania, bo nie jestem państwem polskim, które finansuje panią Olgę Tokarczuk i zapewne... Jakbym był państwem polskim, to bym tego nie zrobił, a jako ja też bym nie dał ani grosza, bo nie odpowiada mi taki akurat taka forma literatury, a jeszcze jeżeli dołożymy do tego poglądy, prawda, no to w ogóle robi nam się jakaś rzecz koszmarna. No mamy tego typu sytuacje, to prawda, no to przecież nie zaprzeczę oczywistości. To, co mnie bardzo zabolało, to jest to, że nie został cofnięty ten grant, nadal jest noc pana Grabowskiego i pani Engelking, tak? To powstało za czasów Platformy, wielki projekt naukowy, no? Czyli naukowość tego polegała na tym, żeby udowodnić polski antysemityzm, prawda? Wyssany z mlekiem matki i to rzeczywiście, ja nie powtórzę państwu, jaka to jest kwota, bo na rachunkach się słabo znam w ogóle. Natomiast wiem, że w porównaniu, tak mi mówiono, to jest kwota niebotyczna i niestety te pieniądze zostały podtrzymane przez nie jest tajemnica, była o tym mowa, prawda? Przez resort pana ministra Gowina, prawda? I dalej jest to finansowane, tłumaczone na język angielski. A dochodzi do takich absurdów, że najpierw się dofinansuje, a potem nerwowo się szuka odpowiedzi na to, stąd działalność na przykład Piotra Gontarczyka, prawda, czy Tomasza Grabowskiego, historyków z IPN-u, którzy też dostali oczywiście nie takie fundusze, tylko bardzo skromne, na to, żeby odpowiedzieć na ten paszkwil antypolski. No więc jest to, cóż to jest? To jest czysta schizofrenia, prawda? Państwo polskie finansuje, a potem nerwowo, prawda, nerwowo finansuje odpowiedź, bo widzi, że tutaj jest coś nie tak, ale to przecież wiadomo było od lat, kim jest pan Grabowski, tak, i kim jest pani kiedyś Engelking Boni, prawda, no tutaj nie trzeba być jakimś wielkim analitykiem, prawda, żeby znać te nazwiska, no są takie historie, prawda, i to trzeba zdecydowanie potępić na pewno. Jak mamy budować naszą tożsamość, prawdę historyczną, jeśli po drodze zdarzają się tego typu wpadki i to na wielką skalę. Dalej jest noc, ta pozycja jest jeszcze groźniejsza niż sąsiedzi Jana Tomasza Grossa i zobaczą państwo, to pójdzie jeszcze szeroko na cały świat. Prawda? Badanie poszczególnych powiatów i udowadnianie, prawda, że Polacy właśnie mordowali Żydów w czasie wojny, tym się zajmowaliśmy. To już ostatnio, co mi wystarczy. Ja mam taką refleksję, może to zupełnie się wiąże z dzisiejszym tematem, ale pośrednio tak. Jako, że mówiliśmy o pracach naszych bohaterów, tam dominują, co będziemy ukrywać, żydowskie nazwiska. Dominują to przesadę, ja starałem się wytłumaczyć, jaki to jest mechanizm. Tak, to, że zmieniali nazwiska kilkakrotnie, też wiem. Żeby brzmiały polskie, ale o czym nie tak. Gdybym miał czas, to bym mógł taką szybką genezę zrobić, jak się znaleźli na polskich ziemiach, nie ma na to czasu. Ile nam krzywdy zrobili, też bym mógł wymienić. I boli mnie bardzo, że dzisiaj tyle ludzi zginęło, Polaków ratując ich, poniewierają tak Polską. 40 tysięcy Polaków. Poniewierają. Bo w świecie, czy to w Stanach, czy to ja wiem, że mamy pieniądze. Ale naprawdę musimy tak bronić, i tak się układać z nimi, a my nie jesteśmy nic winni, wprost przeciwnie. Ja mam taki pomysł. Gdyby tak się udało, Polacy jako najwięcej dostali tych odznaczeń sprawiedliwych wśród narodu świata. Gdyby tak zebrać tych starych, biednych ludzi, którzy dostali to i na znak protestu odnieść do ambasady Izraela, oddać im. To by w świecie, może ktoś usłyszeli, że Polacy są narodem prześladowany w pewnym sensie przez żydostwo. A nie należy się nam to. Mnie to po prostu bardzo boli. Pewnie byłaby, wie pan, taka odpowiedź, że Polacy w pokorze przyznali się do tego i uważam, że im się te badania nie należą. No, jeszcze będzie, że Ukraińcy powiedzą, że nie ma aktualnie. Że wreszcie się przyznali. Ja tylko odpowiem już takim
takim, taką właściwie dyktoryjką. Nie wiem, czy Państwo pamiętają postać ważna, to jest córka generała Findorfa, tak? Maria Findorf kiedyś wpadła na genialny pomysł, już taka zdesperowana trochę i właśnie tak jednak lekko z przymrużeniem oka, chociaż temat jest poważny, zaproponowała, żeby tak jak mamy właśnie Instytut Yad Vashem i te medale sprawiedliwe wśród narodów świata, żeby zrobić podobną nagrodę w Polsce i taki instytut i sadzić drzewka tym Żydom, którzy po wojnie ratowali Polaków. Nie byłoby żadnego. Kochani, jeszcze króciutko, rzeczywiście film powstaje, mam nadzieję, że już nic tego filmu nie zablokuje, chociaż to jest też długa opowieść, co tam się dzieje wokół i kto tam piasek w szprychy znowu rzuca, możemy się domyślać, prawda, kto nas w kinematografii, w pismie, tam są różne osoby i to wcale nie są tylko te osoby dobrozmianowe, tylko złozmianowe, jeszcze te z dawnych czasów i oni tam pilnują bardzo mocno, prawda, tego, co się ukazuje, co się produkuje, ale z najnowszych informacji moich wynika to, że film, polski film fabularny, wielki, super produkcja, nawet zaproponuję takie określenie, wreszcie produkcja tego filmu ruszyła, tak? I z tego co wiem, to jest to film godny, wartościowy. To nie będzie historia Żyda Pileckiego, który był w Auschwitz, tylko Polaka, ochotnika, prawda, który też niósł ze sobą określony system wartości oprócz swojej walki, prawda, zbrojnej, wywiadowczej. Czyli będzie to film o Polsce przez pryzmat rotmistrza Pileckiego, czyli właśnie taka prawdziwa odpowiedź na to, o czym mówimy ostatnio też tutaj na spotkaniu. Pokazanie, że może nie mordowaliśmy, tylko może chcieliśmy pomóc, prawda? I to właśnie to jest ta postać, która też miała ten wielki plan ratunkowy wobec więźniów Auschwitz. Tak? On chciał zapobiec ludobójstwu Polaków, ludobójstwu Żydów. No i to jest postać, która powinna nas również dzisiaj łączyć. No i ja bym sobie na przykład życzył, żeby, to jest bardzo trudna droga i daleka, żeby Żydzi, państwo Izrael, prawda, środowiska żydowskie w Stanach uznały Pileckiego za bohatera. To będzie wielki sukces, prawda, bo to właśnie pokaże, wiele rzeczy pokaże, tak, że nie było polskich obozów, tylko były niemieckie, że Polak tam poszedł dobrowolnie i że właśnie chciał nieść pomoc. Nie chciał tam nikogo zabijać, prawda? Tylko przeciwnie. No. Chciał wyciągnąć z piekła niemieckiego i Polaków, i Żydów, a przy okazji też, jak wiadomo, odsłoni się ta historia tak zwana powojenna, chociaż bardzo nie lubię tego określenia, bo twierdzę niezmiennie, że wojna się nie skończyła, jeśli chodzi o Polskę, tak? Że ta wojna trwała przynajmniej do roku 89. Do wojna z komunizmem, a na pewno w sposób, prawda, taki namacalny, z bronią w ręku właśnie rządzili, walczyli żołnierze wyklęci, no więc jaki koniec wojny. Ale jeżeli, prawda, Pilecki zostanie uznany za bohatera Polski, za bohatera Izraela, prawda, no to trzeba będzie też pokazać tę historię właśnie po 1944 roku. Co się z nim stało, prawda? Kto go zamordował, no, jakie to były też życiorysy. Ja się bardzo cieszę, drodzy Państwo, że mamy pewien krok uczyniony w tym kierunku, bo słyszymy, że za chwilę zostanie rotmistrz Pilecki bohaterem Europy. I to jest coś, co jest bardzo poważną sprawą, o co walczyło wiele środowisk i oddolnych, i politycznych. To za chwilę będziemy mieli, prawda? Będzie ustanowiony właśnie dzień walki
z totalitaryzmem w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. Nie w jakimś tam okresie okupacji niemieckiej. 25 maja 1948. I to już daje do myślenia, prawda, dlaczego ten człowiek zginął 3 lata po wojnie. Prawda, zginął w Polsce z czyich rąk. Co w ogóle się działo, prawda? Więc mamy jednak pewne sukcesy również na arenie międzynarodowej. Ja chyba to Państwu mówiłem też na poprzednim, tak akurat mówiłem, tak, na poprzednim spotkaniu. Taki sukces trochę przewrotny, tak? Czyli jak mieliśmy obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej teraz w Polsce, to dziennik izraelski Herec napisał, że to skandal, że przebiła się na świecie polska wersja historii. Czyż to nie jest sukces? No przebiła się, właśnie, no przebiło się to, że wojna wybuchła tutaj, u nas, że my zostaliśmy napadnięci. No i że, a nie gdzieś, prawda, a nie w momencie napaści Niemiec na Związek Sowiecki albo włączenia się Stanów Zjednoczonych, prawda, do wojny, to są bardzo różne pomysły. Na ogół nikt na świecie nie wie, że 1 września 1939 to jest początek wojny światowej, a izraelski Herez docenił, prawda, że no ci, oczywiście pisząc, prawda, karcąc, no ci źli Polacy tutaj przebili się ze swoją narracją, ale co jest ważne w tym, przebili się. Więc no coś się też pozytywnego, drodzy Państwo, dzieje. Reszta i tak nie wie. Kochani, to tak, przepraszam, marzenie to mam taki scenariusz, żeby napisała Hereźnicka, a film nakręcił Gibson. To byłby film. Ale kochani, tak na zakończenie, tak, przepraszam, że pozwolę sobie na jedno zdanie komentarza, ale to jest komentarz, a jednocześnie też apel, bo odpowiadając na Pani to pytanie, które jest no, bardzo, bardzo poważne. Co z dziećmi naszymi? Co z naszą edukacją? Kochani, no, jeżeli nie możemy liczyć, że w tym momencie, na tym etapie instytucje do tego powołane będą kształcić nasze dzieci, organizujmy się, twórzmy koła, stowarzyszenia, fundacje, środowiska, które będą w naszych miejscach takimi środowiskami, które uczą, pokazują prawdziwą historię, to nie czekajmy na innych, aż ktoś za nas to zrobi. Bo to jest czas najwyższy, żeby się wreszcie obudzić i wyjść z swoich czterech ścian, licząc, że ktoś za mnie to zrobi. Oni powinni. To my mamy to zrobić. Dlatego to jest taki apel też, bo to jest bardzo ważne pytanie. Jeszcze słówko, pan ksiądz, przepraszam, mnie tutaj zainspirował. Oczywiście to jest szalenie istotne, bo musimy patrzeć na ręce wszystkim, tak? PiS-owcom, konfederatom, prawda? To jest po prostu nasz obowiązek. Ja Państwu powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Malutka fundacja Łączka, zrzeszająca tam kilka osób, prawda? A zrobiliśmy jednak wielki szum i to mówiąc nieskromnie, dzięki nam udało się przebadać warszawską Łączkę, prawda? Czyli można, prawda? Można, jeśli się tylko chce, serdecznie Was do tego zachęcam. Szanowni Państwo, te brawa dla Pana Tadeusza są zasłużone i jeszcze raz o nie poproszę. Po to, tylko 3 razy.
Ale tylko trzy razy, ale mamy taką nadzieję, że chociaż w tej chwili, w tym cyklu, który teraz sobie założyliśmy z panem Tadeuszem, to jest ostatnie spotkanie, ale nie definitywnie ostatnie spotkanie. I życzymy sobie, nie żeby... Nie Nie tylko nie skreślamy, ale bardzo prosimy o pamięć o nas i o życzliwość, kiedy będziemy zapraszali znowu. Dlatego, bo bardzo nam też na tym zależy i tu jest środowisko, które chce i pragnie chłonąć historii, dowiadywać się i uczestniczyć w naszym życiu. Od naszej tutaj społeczności proszę przyjąć tę pamiątkę skromną na pamiątkę naszych spotkań. Jesteśmy wdzięczni, ten Chrystus ukrzyżowany, on trochę też koreluje z tym ukrzyżowanym Chrystusem w naszych bohaterach. Którzy cierpią również ze względu na niepamięć o nich, ale my tę pamięć chcemy przywracać w sercach naszych i to też dzięki Panu, za co bardzo gorąco, bardzo serdecznie dziękujemy i mówimy tylko i wyłącznie do widzenia. Nie żegnamy się. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec za chwileczkę tutaj jest możliwość, żeby zaopatrzyć się w lekturę. Myślę, że to będzie bardzo dobra rzecz i zachęcam, zapraszam. I co myślę, że kochani, pomódlmy się na koniec. Pomódlmy się za naszą ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I w intencji wszystkich bohaterów, którzy pomarli w męczarniach, którzy zostali zamordowani, zginęli, często ci, którzy jeszcze nie przedali się przez te mroki zaciemnienia i jeszcze nie wyszły ich życiorysy na światło dzienne. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech was wszystkich błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie, serdecznie wam dziękuję. Serdecznie.